Dobry wieczór, witam Państwa w Instytucie Teatralnym. To jest prawdziwa radość i wielki zaszczyt dzisiaj móc poprowadzić tę rozmowę. Spotykamy się na dyskusji wokół książki Katarzyny Kułakowskiej Błaźnice, kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce i Błaźnice przed Państwem. RWT Sobaszek, Jolanta Krupowska, Anna Wyczyński, Ewa Wójciak, oczywiście Katarzyna Kułakowska, autorka książki. A myślami z nami jeszcze piąta bohaterka. To jest siódmy tom z serii Inna scena, czyli siódma książka, którą poświęcamy refleksji feministycznej i genderowej nad polskim teatrem. To jest bardzo ważny nurt w Instytucie Teatralnym i to też jest duża przyjemność w związku z tym. Jak Państwo widzicie, jest nas wiele na scenie, w związku z tym dostałam takie pytanie, czy rozmowa skończy się przed 12:00. Nie mam takiej pewności, ale proszę nas nie pośpieszać. Dobrze? Będziemy rozmawiały tak długo, jak długo będzie trzeba. Oczywiście do tej rozmowy także Państwa zapraszamy, właściwie w dowolnym momencie. Jeżeli będzie jakaś potrzeba włączenia się, skomentowania, do powiedzenia czegoś, proszę to po prostu sygnalizować i robić na bieżąco. A ja zacznę tę rozmowę jeśli Panie pozwolą, od pytania do autorki. Chciałam przeczytać jedno, moim zdaniem, kluczowe zdanie z zakończenia książki. Katarzyna pisze w nim tak. Dojmująca nieobecność kobiet w oficjalnym dyskursie kontrkultury jest paradoksalnie najjaskrawszym symbolem porażki jej ideałów. I stąd moje pytanie. Dlaczego zdecydowałaś się badać polską kontrkulturę teatralną w perspektywie feministycznej? Na początku myślę, że warto powiedzieć w ogóle o tym, że w ostatnich latach polska refleksja teatrologiczna, teatralna coraz bardziej otwiera się na perspektywę krytyki feministycznej. Coraz więcej jest projektów, które polegają na tym, żeby na nowo odczytać historię teatru polskiego z uwzględnieniem tych osób, które do tej pory nie były w tej historii pierwszoplanowe, z uwzględnieniem marginesu, przez które, jak się patrzy ponownie na historię Teatru Polskiego, patrzy się na niego zupełnie inaczej i ten obraz wygląda zupełnie inaczej. I szczególnie to jest ważne, jeśli chodzi o historię, która do tej pory była pisana z perspektywy męskiego podmiotu, a z pewnością, jeśli chodzi o kontrkulturę, to tak to się działo. Kontrkultura teatralna jest zbadana, kontrkultura teatralna w Polsce, ale zawsze właśnie z perspektywy męskiego podmiotu, zawsze jako taka męska, braterska fantazja wspólnotowa, a tego doświadczenia kobiecego, dorobku kobiet, dokonań kobiet, do tej pory nikt nie zauważył. Więc na pewno jest to doskonałe pole do badań feministycznych. To po pierwsze i to jest taki pierwszy powód, dla którego chciałam się zająć tym wycinkiem historii, które moim zdaniem właśnie zasługiwał na ponowne odczytanie. Drugi powód jest bardziej złożony, bo związany jest z tym, co definiuje teatr kontrkultury jako kontrkultury, czyli etos kontrkulturowy. I tutaj myślę, że warto podać taki szerszy kontekst tego, jak wyglądało życie i twórczość w teatrach kontrkultury, bo na pewno nie można tutaj mówić o teatrze instytucji. Jest to teatr, który proponował inny od instytucjonalnego czy repertuarowego trybu istnienia teatru. Jest to teatr, który też był pewnego rodzaju wspólnotą i właściwie to, w jaki sposób był budowany, jakimi wartościami się posługiwali twórcy, miało pierwszeństwo przed tym, co w tym teatrze powstawało. W tym teatrze życie osobiste nie było oddzielone od życia zawodowego.
Był to teatr, który przypominał rodzinę i taki model funkcjonowania proponował. No i właśnie, tutaj pojawia się pytanie, gdzie jest miejsce na doświadczenie kobiet, jeżeli ten etos kontrkulturowy był tworzony głównie przez męskich liderów. Myślę tutaj o takich ideach jak idea kultury czynnej, idea święta Jerzego Grotowskiego, ale też etos amatora Krzysztofa Drzewskiego, czy poszukiwania Włodzimierza Staniewskiego, jeśli chodzi o nowe środowisko dla teatru. Te wszystkie idee, które składały się na etos kontrkulturowy, którym właśnie członkowie i członkinie żyli, tworzyli te wspólnoty, które były nie tylko wspólnotami twórczymi, ale też wspólnotami życia i propozycji nowego tworzenia społeczeństwa, były tworzone przez męskich liderów, a więc były opisywane męskim językiem w kategoriach, które wyznaczało męskie światoodczucie i doświadczenie. Stąd też myślę, że warto zająć się tym tematem właśnie z perspektywy feministycznej, żeby móc uwzględnić to kobiece doświadczenie i na nowo odczytać ten fragment historii teatru. Wrócę jeszcze do tych wątków, ale może od razu chciałabym otworzyć rozmowę na wszystkie uczestniczki i zapytać, czy faktycznie miałyście panie takie przekonania, że wasza rola i waszych koleżanek jest dotąd nieopisana, że kontrkultura polska to jest właśnie ta męska wspólnota i że w oficjalnym dyskursie dotyczącym polskiej kontrkultury po prostu was brakuje. Was, waszych biografii, ale też dla was istotnych wątków, perspektyw, kategorii, które być może w ogóle się nie pojawiają. Czy ta książka jakoś was przekonuje, takie założenie, że należy inaczej osobno pisać historię polskiego teatru, polskiej kontrkultury, szczególnie z uwzględnieniem kobiet? No właśnie, czy mam wywołać? Bardzo proszę. Pani Anna Zubrzycki. Ja? Pani Kasia mówi, pani Katarzyna mówi o takim ważnym wątku, który wydaje mi się też nieco przytłumia głos kobiecy w teatrze, takim alternatywnym, no, czy teatrze, o którym mówimy tutaj, kontrkultury. I to jest to, że to życie osobiste i teatr razem się łączą, że to jest jakby jedno takie przekonanie, że chcemy być z tymi ludźmi w tym miejscu, robić taką sztukę, przejść taką głęboką, ważną dla nas osobiście drogę i razem tworzyć. W związku z tym, no, osobiście z mojego punktu widzenia i przypuszczam z punktu widzenia wielu moich koleżanek, trudno się mówi o tym publicznie, ponieważ można mówić o faktach i też w tych faktach nie jesteśmy uwzględnieni, tak wydaje mi się. Choć nie jestem teatrologiem, nie czytam wszystkie książki, ale wiem, z jaką trudnością próbowałam przez wiele lat, czy próbuję dobić się swoim głosem, aczkolwiek też nie czuję, że chcę być orędowniczką, czy chodzić z plakatami na temat własnego udziału, ale faktycznie nie było mi w tej książce łatwo mówić o sobie, ale czułam, że muszę w ten sposób opowiadać o swoim życiu, ponieważ jedno i drugie było i dla mnie wciąż jest połączone. Nie wiem, czy odpowiadam tak absolutnie na to pytanie, ale tak, warto mówić więcej o naszej roli. Jest tutaj moja bardzo bliska koleżanka, która też była współtworząca Gardzienic, Iga Rodowicz. Ona też ma bardzo ciekawą drogę życiową. I myślę, że naprawdę patrząc na te drogi, badając te drogi, te wybory, te drogi życiowe, to można naprawdę przepięknie dowiadywać się o innych stronach tych naszych teatrów, tych naszych wyborów teatralnych i kreatywnych.
Tak bym powiedziała. Może coś jeszcze później dodam. Trochę mnie pani zaskoczyła. Się czuję dość stremowana. Bo dla mnie jest ciekawe to i bardzo ciekawym aspektem tej książki jest to, że ona pomaga w opisaniu nie tyle pewnej roli, co pewnego doświadczenia. Bo jeżeli chodzi o powiedzmy znaczenie kobiet, to można mówić w sensie, czy oddawano im sprawiedliwość, tak? Czy zostały wystarczająco docenione. Mi się wydaje, że to z mojego punktu widzenia nie jest taki, nie jest tak ważne, jak taka możliwość jakby rozumienia siebie samą, tak? To znaczy, ja widziałam opisaną w tej książce takie doświadczenia dróg życiowych kobiet, które jakby zmuszane były, żeby same siebie określać, tak? Same budować swoją ścieżkę bez takiego etosu, który by wskazał drogę. Nie wiem, czy się tutaj jasno wyrażam. To znaczy, dla mnie na przykład ja potrzebowałam bardzo wiele lat, żeby docenić pewne swoje własne doświadczenia, tak? Swoją własną wiedzę. I mi się wydaje, że książki takie jak te, one pomagają w tym wydobywaniu pewnych doświadczeń, pewnej wiedzy, które po prostu może być zwyczajnie to bardzo być kreatywne, twórcze dla innych ludzi, dla ludzi, którzy dalej coś będą robić. Pytania, więc przepraszam z góry. Chciałabym tylko o tym, że ja się wychowałam, ja nie wiem, czy ja tu nie jestem najstarsza przypadkiem. W każdym razie ja się wychowałam, ukształtowałam, powiedzmy, o to może wszystko to jest nie dość precyzyjne, ale niemniej rozczytywałam się, jak byłam nastolatką w literaturze związanej z ruchami rewolucyjnymi, rosyjskim głównie, to przypadkiem, tak się uśmiecham do pani Kasi z uwagi na to, że ten tytuł, a być może ona tego nie wiedziała. I otóż to w ogóle o tym mało kto gdzieś pamięta, znaczy ja i tak żyję w jakimś stanie oszołomienia, patrząc na to, jak rozwija się nasze społeczeństwo i co dzieje się dzisiaj współcześnie z myśleniem o świecie, bo mam wrażenie, że cofamy się strasznie dużymi susami w tył i mam poczucie, że ja żyłam w nowocześniejszych czasach. To znaczy, że przynajmniej te ruchy rewolucyjne rosyjskie i potem zresztą radzieckie dawały kobietom ogromną przestrzeń. Tam kobiety nie były tłem. Kobiety były partnerkami. W związku z tym bardzo długo moje poczucie tożsamości było takie naturalne. Ja nie miałam nigdy wrażenia, że jestem w jakikolwiek sposób nie wiem, mniej ważna, czy mniej reprezentacyjna, czy bez wpływu na to, co się dzieje. Albo oczywiście, natomiast w odbiorze i w recepcji stale narastał ten, to znaczy naszą rolę jakby wymazywana. Ja mam poczucie, że początek był właśnie, ponieważ jeszcze był kontrkulturowy i w związku z tym ukorzeniony w tym świecie, który jednak przewalił obyczajowość, z czego chyba nie zdajemy sobie dzisiaj sprawy, w jak ogromnym stopniu zmodernizował społeczeństwa w ogóle. I to wtedy było jakby jasne. Kobieta była tam na tych samych prawach. Właśnie tak jak w polskiej kontrkulturze, tak. Też. Takie ja przynajmniej miałam wrażenie. Przynajmniej takie miałam poczucie.
bo może, może ja się specjalnie, może ja przesadzałam z tym optymizmem, ale takie miałam wrażenie, że ja wpływam na kształt tego, co robimy wspólnie w sposób taki, który mnie no, zdecydowanie tam jakby umacnia w poczuciu własnej wartości. Nie chcę przedłużać, bo jeszcze Jola już się nie może doczekać. Ja mam kłopot dlatego, że tak naprawdę bardzo późno zostałam wywołana do odpowiedzi, żeby jakby usytuować siebie jako kobieta w teatrze, w którym pracowałam no w momencie, kiedy to nastąpiło ponad 30 parę lat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jestem ze szczególnego teatru. Z teatru, w którym w gruncie rzeczy nie było płci. Byli ludzie. Ludzie, którzy komentowali idee, byli wobec tych idei ironiczni, różni, mniej lub bardziej interesujący, ale to byli ludzie. Było bardzo naturalne, że były kobiety, byli mężczyźni. Długo, aż w którymś momencie ja zostałam jedyną kobietą w teatrze po 20 latach i przez 20 następnych lat byłam właśnie jedyną kobietą. I też nie było problemu, dlatego że teatr był szczególny. Szczególność jego była w tym, że pracowaliśmy z ideami. Nie pracowaliśmy z dramatem, w którym wyraźnie byłyby ustalone płcie i coś z tego by wynikało. W związku z tym ja jakby sytuując siebie w tym problemie miałam cały czas kłopot. Ale był jeden moment, który rzeczywiście mnie głęboko poruszył do tego stopnia, że no, przy wielu okazjach wypominałam szefowi, mojemu mężowi, że tak się zdarzyło i to zostało zapisane. W filmie Andrzeja Zabili o Akademii Ruchu na samym początku jest mój tekst, w którym odpowiadałam reżyserowi o tym, jaka jest moja rola jako aktorki i pozwoliłam sobie powiedzieć, że przywracam równowagę w tym teatrze jako kobieta, bo byli sami faceci. I ten tekst nie wszedł do filmu. I to, przyznam, że mnie bardzo poruszyło do tego stopnia, że no, próbowałam dyskutować z moim mężem. No, spróbuj sobie wyobrazić, że są tylko faceci, że mnie nie ma w tym teatrze. Jaki to jest teatr? I to naprawdę nastąpiło bardzo, bardzo późno w mojej pracy, ale też myślę, że z powodu szczególności tego teatru nie miałam problemu z płcią. Jeżeli miałam, to właśnie takie, powiedziałam, zaplecze organizacyjne. Byłam wcześniej matką, pierwszą matką w zespole i usiłowałam za wszelką cenę godzić jedno i drugie. A praca była dla mnie pierwsza. Tak się złożyło. No i były tego koszty różne. Nie będę rozwijała wątku, być może. O tym można byłoby długo. Ale to właśnie jest ten wieczór, żeby było długo. Też o tym. Chciałam tylko dodać jedną rzecz, że te ostatnie 20 lat mojego doświadczenia teatralnego to był teatr, dopóki byłam w nim, zbiorowej kreacji. W związku z tym każdy miał swoje miejsce. Reżyser był jak lustro, który też rozmawiał na temat tego, co widzi podczas prób. My jako aktorzy też mówiliśmy o tym, co chcemy. I tak dalej. W związku z tym wydaje mi się naturalne, że każda osoba, która tworzy takie spektakle, takie miejsce, powinna mieć swój głos i powinna być uznana jako osoba, która ma coś do powiedzenia na temat tego albo spektaklu, albo miejsca, czy jest kobietą, czy mężczyzną. Tak to bardzo czuję, a niestety różnie bywa. Może ja w takim razie dodam jeszcze tylko, no bo to rzeczywiście jest bardzo skomplikowane i myślę, że nie będziemy tutaj, że to będzie taki patchwork, może to będzie ciekawe, że pokażemy różne zupełnie twarze tego zjawiska.
po tych doświadczeniach tych ruchów rewolucyjnych potem bardzo przeżyłam, no to miałam 19 lat, Biesi i braci Karamazow, Dostojewski był kolejną tam klasą tego mojego dojrzewania i nigdy nie chciałam być aktorką. A jeżeli była jakaś rola, którą chciałam zagrać, to był Iwan Karamazow. I pamiętam, tak mówię w związku z tym, o czym mówiła Jola, że my rzeczywiście, myślę, że, przepraszam, jeśli uogólnie nie będzie to uprawnione uogólnienie, ale w tym teatrze, który robiliśmy wszyscy, bardziej chodziło o ideę niż o je, o rolę, o ich upostaciowanie. I dlatego ten Iwan Ale Karamazow. My wiemy już przecież teraz, przeczytawszy tyle feministycznej literatury w końcu w Polsce, że nie ma czegoś takiego jak idee bez płci, role, które są pozbawione płci i hierarchii oraz konwencji społecznych, które są z nim zrośnięte. To, że ich nie widzimy i nie nazywamy, to, że polska kontrkultura tak długo ich nie nazywała, to nie znaczy, że one nie działały, prawda? Ja mówię tylko o konkretnym przypadku, bo to uogólnienia i wnioski są dla was, to jest jakby wasza rola. Ale żeby wam utrudnić, to powiem, że ja naprawdę chciałam grać Iwana Karamazowa i ja miałam naprawdę problem ze swoją kobiecością i nawet ówczesny nasz reżyser i przyjaciel, czyli Lech Haczak, kiedyś do mnie powiedział, nigdy nie będziesz aktorką, jak w końcu sobie nie uświadomisz, że masz tyłek i piersi, że jesteś biodra, o! Było mi cholernie trudno to sobie uświadomić. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że nie miałam ani jednego, ani drugiego tak dużo, jak trzeba by może z tego powodu. W każdym razie ja chciałam być tym Iwanem i w związku z tym być może ta postać, którą wtedy w tym spektaklu, kiedy właśnie inspirowaliśmy się Dostojewskim, zrobiłam, była na przykład płaska właśnie przez to, że nie miała tej drugiej perspektywy. Ale droga do tego, żeby ją stworzyć, jak się okazuje, wcale nie jest taka oczywista. Ona nie jest dana z faktem, że się człowiek urodził kobietą, jak się okazuje. Może tak, że oddaję, może któraś z was chce? Nie, ja może pociągnę ten wątek, pani Ewo, jeśli pani pozwoli. Bo w książce znajduje się taki smakowity opis czegoś, co pani sama chyba nazywa dosłownie feministyczną nieświadomością. Własno. Mówi pani o tym, że bardzo długo była pani nieświadoma, że to jest w ogóle jakaś polityczna kategoria. Że walcząc o wolność i demokrację, wychodziła pani z założenia, że wolność nie ma płci. No myślę, że teraz pewnie by pani tak już, zwłaszcza w dzisiejszej Polsce, nie powtórzyła takiego sformułowania. Bardzo długo pozostawała pani nieświadoma i w związku z tym była pani bardzo zdziwiona takimi pytaniami, które padły na jednym z festiwali. Jak to możliwe, że w tym politycznym teatrze, waszym teatrze, kobiety na kolanach myją podłogę? Tylko kobiety. Mówiła pani o tym, że w ogóle nie doceniała pani polityczności tego pytania. To jest istotne. Że bardzo długo, budując teatr kontrkulturowy, budując dyskurs kontrkulturowy, także historię kontrkultury, w ogóle nie braliśmy tej kategorii pod uwagę. Chciałam zapytać, czy w którym momencie ona dla pani zaistniała i czy dzisiaj jest ważną kategorią polityczną? No, to teraz nie mam wyjścia. Oczywiście, że jest. Stało się to znacznie później. Ta historia, o której pani mówi, wydarzyła się w Holandii. To jest bardzo, bardzo znaczące. To był 70. tam któryś rok i to było w Holandii, która była no, jedną z ważniejszych ojczyzn kontrkultury, która przez Polskę w ogóle nie przeszła. To znaczy tej kontrkultury, tego 68. roku majowego, tego z Paryża, Berkeley i właśnie z Amsterdamu, u nas w ogóle nie było. To po prostu zupełnie przeszło bokiem. To też jest bardzo ciekawe, bo my wtedy staliśmy, no ja akurat jeszcze byłam wtedy w liceum, ale no nasz marzec 68 roku był czymś kompletnie nieprzystawalnym moim zdaniem do tego, co stało się w tej Europie Zachodniej. I to się za nami bardzo długo wlokło. Osłabiało to, jak sądzę, fakt, że żyliśmy w tym tak zwanym, ja się śmieję, komu to przeszkadzało, socjalizmie.
kiedy tak naprawdę, oczywiście to też jest bardziej skomplikowane, ale problem równości kobiet, przynajmniej z założenia, był taki mianowicie, że ta równość istniała, prawda? To znaczy ona przynajmniej na papierze istniała. Kobiety były równouprawnione. To załatwiła rewolucja bolszewicka. Wydaje mi się, że podobne wątki można wyczytać także z opowieści tej biograficznej narracji o akrobatce, bo nie wiem, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytaliście książki, każda z biograficznych opowieści, tych pięciu, które się składają na tę książkę, ma swoją własną, nadaną przez autorkę figurację, która jest jakby wyciągniętą pewnego rodzaju interpretacją, która wypływa z doświadczeń życiowych i ról, które Katarzyna opisuje. Więc pani Edmuta Sobaszek występuje tam jako akrobatka i w opowieści o akrobatce także pojawia się dość wcześnie taki wątek zaobserwowany przez panią, zaobserwowanego konserwatywnego rysu polskiej kontrkultury. Pani przyjeżdżając do nas z innej kultury miała także taką obserwację, że oto polska kontrkultura, która wydaje się tak bardzo otwarta w domenie myśli i poszukiwań duchowych, w istocie, w takiej praktyce życiowej jest szalenie konserwatywna właśnie. To znaczy tam, gdzie poszukuje otwarcia, uwolnienia się ze społecznej roli, wydaje się właśnie niezwykle otwarta, ale równocześnie w ogóle nie widzi, że reprodukuje te role na przykład w przestrzeni płci, w przestrzeni podziałów na odpowiednie zadania, właściwe sfery i tak dalej. Rozumiem, że przynajmniej na początku w tym doświadczeniu ta różnica kulturowa była przez panią wyraźnie wyczuwana. To znaczy, od razu właśnie się tu wyrwałam, bo ja się wychowałam właśnie w takim socjalizmie, znaczy głębszym niż w Polsce. I rzeczywiście moje wyobrażenie o sobie samej było po prostu zupełnie poza takim jakimś różnym wartościowaniem ról płciowych. To było dla mnie w ogóle, nic takiego nie istniało. Natomiast kolejne lata, powiedzmy, życia w Polsce, ja w jakiś sposób miałam takie poczucie, że zostałam wrobiona w coś. I długo nie rozumiałam, na czym to polega. To jakby tutaj nie chodzi o takie procesy pracy zespołowej, bo to jest jeszcze trochę inne pole, ale po prostu nie miałam pojęcia, jak skutecznie może działać ogólnospołeczny system uciszania, tak? Albo system niesłyszenia, nie brania pod uwagę. To było dla mnie, ja się powiedzmy w różnych momentach mojego życia, powiedzmy tam próbowałam z kimś tam o coś wykłócić, prawda? I to zawsze mi się wydawało, że to są pojedyncze jakieś przypadki, że się z kimś tam nie dogadam albo coś, albo że ktoś mnie nie usłyszał. Ale dopiero po bardzo, bardzo wielu latach dotarło do mnie, jak przez to, że się właśnie, no nie wiem, w jakiejś wspólnej rozmowie pomija czyjąś wypowiedź, że się, jak się przez jakąś drobne uwagi, drobne nieuwagi tworzy, kreuje człowieka, który zaczyna stopniowo tracić oparcie w sobie. Mogę tak powiedzieć, tak, że musiałam przejść osobiście taki czas, kiedy musiałam sobie to wszystko uświadomić i powiedzieć, ej, stop, coś tu nie gra, nie? I to dla mnie to jest niesamowite to, że to mi się zdarzyło, że ja nie byłam przez moją mamę ubrana w różowe sukienki i nikt mi nie kazał
nie wiem, szorować podłogi zawsze. Ja byłam po prostu przekonana, że jestem takim samym człowiekiem jak inni. Ja nie miałam tego treningu kulturowego. I to jest możliwe, że to się robi z dorosłym człowiekiem, tak? Że się go... ale inna sprawa była taka, że... I to chyba specyficznie z Polski, i to o tym będziemy pewnie jeszcze rozmawiali w kategoriach też tego, powiedzmy, tej drogi teatru i odkryć, że w tym środowisku, w którym ja żyłam, było po prostu otwartość w stronę takich, powiedzmy, nie wiem, kultury źródeł, takich takich form współżycia, które się opierają o jakieś, powiedzmy, dawniejsze społeczeństwa, tak, wiejskie, jakieś tam stare formy. I to było bardzo wzbogacające. To znaczy tutaj, w stosunku do, powiedzmy, tego doświadczenia, które było dostępne na Zachodzie, to było jakieś wielkie odkrycie, tak? Wielkie odkrycie takiej wielowymiarowości naszego istnienia i nas jako ludzi. Więc mi się wydaje, że z mojej perspektywy to się te dwie rzeczy na siebie nałożyły. To znaczy ten polski nieprzetrawiony, ten brak przetrawienia czegoś, tam właśnie brak tego marca, brak, a z drugiej strony to odkrycie w Polsce i jakaś taki rodzaj ciągłości, nie wiem, czy kulturowej, czy życia, które były atrakcyjne po prostu, ciekawe. Ale jeżeli mogę dopytać, rozumiem, że ten system społecznego uciszania, jak pani to niezwykle chyba trafnie i poruszająco nazwała, miał w pani odczuciu wyraźnie genderową strukturę, czyli taką płciową strukturę, tak? To znaczy, że to, co jest pomijane, co jest wyciszane, co nie jest istotne, to było kobiece doświadczenie. Czy tak możemy o tym powiedzieć? No, niekoniecznie to? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No i właśnie, i od razu moje pytanie o to, co robi osoba, która się orientuje, że jest w coś wrobiona, a równocześnie, która się orientuje, że tak wiele tutaj w Polsce jest ważnego i źródłowego, istotnego? To znaczy, jak się pracuje z takim doświadczeniem, kiedy się już zyskuje tę świadomość? Krótko mówiąc, chodzi mi o to, co pani z tym zrobiła przez lata praktyki, aż do tego dzisiejszego momentu, w którym, jak czytam w książce, bardzo świadomie pracujecie państwo i pracuje pani, także bardzo świadomie nad płaskimi, horyzontalnymi relacjami wewnątrz grupy teatralnej. No to jest oczywiście pytanie, no to powiedzmy jakieś w ogóle biograficzne pytanie, to. No ale tak, żeby no, zaryzykować tu jakieś takie skrótowe sformułowanie. W moim przypadku było to tak, że ja rozmawiałam głównie sama ze sobą. Znaczy, że prowadziłam taką praktykę, że sobie sama zadawałam pytania i to wcale nie takie bardzo ogólne, tylko jakby jakiś rodzaj takiej codziennej praktyki. Też zresztą, powiedzmy, no, nasza praca teatralna też była taka, że na tym poziomie samego, powiedzmy, treningu czy takiego przygotowania się aktorskiego też opierało się to w bardzo dużym stopniu na własnej pracy, więc na poziomie, powiedzmy, życiowych, codziennych rzeczy, na poziomie pracy teatralnej, to była to praca sama ze sobą, kiedy po prostu każdą jedną rzecz samą dla siebie próbowałam sprawdzić, tak, odpowiedzieć sobie na pytanie, tak czy nie, czy to mi odpowiada, czy to jest moja odpowiedź na i tak dalej, takie coś. Ja bym chciała wrócić teraz do tej narracji biograficznej pani Anny Zubrzyckiej, bo ona jest niezwykle poruszająca. To jest być może najbardziej dramatyczna opowieść w moim poczuciu, która znajduje się w tej książce. I w pewnym
miejscu tej opowieści pani pisze wprost tak. Bardzo niewielu mężczyzn umie podzielić miejsce, tylko muszą nim zawładnąć. Opowiada pani o właściwie takim głębokim przewartościowaniu, do którego dochodzi w pani życiu. O sytuacji, w której orientuje się pani, że musi pani odejść z teatru, który pani założyła, współzałożyła, współtworzyła przez lata, Teatru Pieśni Kozła, dlatego, że pani głos jest z tego teatru rugowany, że pani przestrzeń kreacji, tworzenia się kurczy i że właściwie ma pani poczucie bycia głęboko niesprawiedliwie i niepartnersko traktowaną. Jeśli pani pozwoli, chciałabym zapytać, bo to jest ten moment, w którym ta narracja się urywa. To znaczy na tym właśnie Katarzyna kończy rozmowy z panią i ten swój szkic biograficzny. Chciałabym zapytać o dalsze losy, bo rozstajemy się w tej książce w niezwykle dramatycznym momencie. Czy mogłaby pani dopowiedzieć tę historię? Tak, i w niezwykle dramatycznym momencie rozmieliśmy tą rozmowę. Wydaje mi się, albo mam taką refleksję, bo długo o tym myślałam, że jeśli byśmy dzisiaj o tym rozmawiali, to bym dodała bardzo wielu pięknych, mocnych i pozytywnych doświadczeń moich. I w jednym miejscu, i w drugim, bo ja razem z panem Grzegorzem Bralem i nie tylko, z innymi aktorami też, tworzyliśmy to, co chcieliśmy stworzyć w teatrze. Ja miałam taką szansę robienia dokładnie taki rodzaj pracy, w którym głęboko wierzyłam i wierzę do tej pory. Więc trochę, jak państwo przeczytacie tę moją wypowiedź, to owszem, jest dramatyczne, bo ja byłam po prostu w strasznym stanie. Byłam w jakimś w załamaniu psychicznym, można powiedzieć, bo to wszystko było dla mnie zbyt wiele do dźwignięcia wtedy. Więc na pewno trzeba zawsze, były też te bardzo piękne chwile, wzniosłe chwile. Dlatego tak długo też i zostałam przy nadziei. I oczywiście zespół też tworzył się i tworzy się z bardzo niezwykłych ludzi. To, tak. Jak to było potem? Co jest teraz? No właśnie. Próbowałam się odnaleźć finansowo, bo byłam w trudnej sytuacji finansowej, więc łapałam się jakąkolwiek pracę, którą mogłam znaleźć wtedy. Jestem, czy jesteśmy, wydaje mi się, aktorami pewnego sortu. Niełatwo przyflansować do teatru dramatycznego, aczkolwiek Medea, o którym mówiliśmy z panią Katarzyną i później, do której doszło do realizacji razem z szwajcarską reżyserską Sabine Herbecke, był właśnie taki teatr dramatyczny. Dlatego ten projekt też nie bardzo miał przyszłości. Znaczy, zrobiliśmy go dla Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Ale nie było możliwości, nie było miejsca, nie było jak dalej pracować, żebym ja mogła znaleźć swój właściwy język, czyli język śpiewu, język ciała, tak jak ja to rozumiem. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie. Musiałam to zrobić i bardzo dobrze, bo to mnie trzymało naprawdę przy takim, dzisiaj idziemy na próby, tutaj muszę zorganizować to, bo szło to przez też, to była moja inicjatywa. Więc to było z jednej strony teatralnie może nie najszczęśliwsza sztuka, a z drugiej strony bardzo piękna. To też miałam możliwość pracowania z Mariuszem Gołajem, bo od razu powiedział tak. To były takie wspaniałe gesty z strony różnych artystów i byłych studentów moich, którzy się ze mną wzięli w tą podróż razem. I też zaczęłam uczyć taką sztukę, która się nazywa sztuka życia, tak naprawdę uważności. Ona się bardzo mocno wiąże z podejściem
moim i mojego byłego zespołu do sztuki aktorskiej, która się nazywa koordynacja. I u źródła właśnie jest ta uważność, być uważnym na scenie i korzystanie ze wszystkich zasobów aktorskich. Nie będę dłużej o tym mówiła, ale dzięki temu też zaczęłam uczyć no właśnie tą uważność prowadzić zajęcia dla ludzi, którzy nie są związani z teatrem. Z drugiej strony mnie to uratowało psychicznie, bo musiałam się uspokoić, ułożyć, być ze sobą skomunikowana i tak dalej, i tak dalej. Więc tak dwutorowo i do tej pory dwutorowo działam. W międzyczasie też stworzyłam monodram, który też nie jest z mojego gatunku teatru, ale dla mnie bardzo fajny, bo był to, czy jest to monodram po angielsku, oparty na księgę Ruth, czyli coś, co jest w temacie współczucia, dobroci, miłości i bycie w tym temacie jest to miejsce, gdzie chcę teraz być. Pozwoliło mi to doświadczenie odejścia tak, przywartościować siebie, poczuć swoje siły, że mogę jakoś zaistnieć w świecie bez mojego teatru, bez moich ludzi, bez tego środowiska i odkryć zupełnie nowe, inne, ciekawe rzeczy. Też pozwoliło mi to przejść przez takie wewnętrzne doświadczenia, gdzie naprawdę się czuję bardzo dobrze w innym miejscu. Oczywiście, jak mówię o tym, to jest mi trudno, bo jestem bardzo wzruszona, ale z drugiej strony cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Robię zupełnie inne rzeczy, które może są też bardziej na mój wiek. Nie cało, chociaż nie pracowaliśmy w nocy, ale praca, żeby stworzyć takie spektakle, jak tworzyliśmy i później jak tworzą moi koledzy byli w Kozłach, to jest kupa pracy. To jest strasznie ciężka harowa i nie wiem, czy w ogóle mnie na to było stać w tej chwili, więc nie wiem, czy odpowiedziałam tak do końca pani. Dowiedziałam się bardzo wiele też o mechanizmach, bo patrzyłam na te wszystkie mechanizmy zespołowe. Dlaczego tak to jest w tym momencie? Dlaczego później zespół nie może na przykład się przekształcić i nie być w innym momencie, w innej fazy rozwoju? Więc to bardzo jest ciekawe. To jest jedna z niezwykłych zalet tej książki. To znaczy ona uruchamia te głosy. Tak mam wrażenie, że Katarzyna pozwoliła wypowiedzieć pewne rzeczy, które czekały na wypowiedzenie. No, trochę... No. Tak. Było mi... Teraz jak czytałam tą książkę, myślę, że Boże, zostanę zlinczowana i tak to jest. Ale trudno. No właśnie, chciałam trochę zapytać panie o doświadczenie lektury tej książki. To znaczy, jak to być jedną z pięciu bohaterek, bo wydaje mi się, że artyści wolą, kiedy się poświęca im monografię, nie? Kiedy są sami bohaterami, nie? Niekoniecznie kobiety, nie? Okej, okay, ale jak się czytało tę konstelację biograficzną wzajemnie? To znaczy, w jakimś sensie każda z tych opowieści jest lustrem dla innych? Zwłaszcza, że Katarzyna potem w podsumowaniu wyciąga niezwykle istotne rzeczy, które panie łączą w tym doświadczeniu. Faktycznie pokazuje, co było może trochę pokoleniowo, a może po prostu kontrkulturowo i teatralnie ważne, trudne, jakoś podobne, z czym się panie zmagałyście. Ale moje pytanie o to, jak czytacie siebie, czy siebie odnajdujecie w tych lekturach, ale też co istotnego czytacie o sobie nawzajem. Panie. Uważam, że kolej byłaby dziś, teraz na wiolę. Okej. Ja będę pilnować takiej wspólności. To jest dla mnie trudne, chociaż bardzo naturalne było to, że spotykamy się razem w jednej książce, chociażby dlatego, że
mimo wszystko po drodze gdzieś się wzajemnie obserwowałyśmy, czy obserwowaliśmy, spotykaliśmy się na festiwalach i każda z nas była w zupełnie innym teatrze i chociażby z tego powodu było to interesujące, przynajmniej dla mnie. I to, że się spotkałyśmy w jednej książce, no to powiedziałam, w którymś momencie się pogodziłam i nie dlatego, że chciałam być sama, tylko że raczej jak przeczytałam swój tekst, to znaczy tekst o mnie, bo to było pierwsze spotkanie tylko z samą sobą, czyli ja nie poznałam tekstów o koleżankach, tylko o sobie. No i byłam pod dużym wrażeniem i tak mocowałam się z tym tekstem i z panią Katarzyną też. No, myślę, że dużo lepiej odebrałam całą tą przygodę w momencie, kiedy przeczytałam inne teksty. Z jednego powodu, no, miałam poczucie wielkiej pracy pani Katarzyny. To, że ja się znalazłam w tym towarzystwie. I przyznam, że bardzo wiele wątków, które zostały w podsumowaniu uruchomione, docierały do mnie po raz pierwszy. Nie miałam nigdy problemu z genderem, chociaż byłam w takiej bardzo silnej męskiej grupie. W którymś momencie to się stało problemem, ale tak generalnie nie. I no, ta książka mi uświadomiła bardzo wiele problemów, które były gdzieś obok mnie. Ale też ją traktuję historycznie. To znaczy, ja nie wiem, mam takie poczucie, że bardzo dobrze się zdarzyło, że ta książka jest, ale jednocześnie jest to taka historia, która zaistniała przez ten czas, w którym pracowałyśmy, przez szczególność tego czasu. I no, mam ciągle nadzieję, że to jest historia. A ta historia, którą będziemy tworzyły jeszcze przez kilka lat, będzie ciekawsza i lepsza niż jest. Ja nie lubię czytać tego, co się pisze o mnie, w związku z tym przeczytałam pierwszą wersję, no ponieważ Kasia prosiła mnie o no, ewentualne poprawki, autoryzację, ale już drugi raz potem nie mogłam, nie znoszę czytać rzeczy, które napisano o mnie. Przyznaję z góry autorom prawo i zwłaszcza w dziedzinie, w której przecież zostało to ze mną ustalone, a przecież pisano o mnie intensywnie. Był taki moment, że wszyscy pisali i wszyscy mieli coś do powiedzenia, chociaż zupełnie nie wiedzieli, o kim mówią. Więc ja jakby biorę to pod uwagę i nie lubię czytać o sobie. Natomiast bardzo jestem wdzięczna za tą książkę, bo jest taka kategoria, którą w życiu cenię sobie szczególnie, to znaczy poczucie wspólnoty i przyjaźni. I ja dzięki temu mogłam przeczytać o dziewczynach, które tu mi dzisiaj towarzyszą i to mi taki, dało niezwykłe poczucie ciepła, poczucie, że to był nasz czas wspólny, nawet jeżeli się nie widywałyśmy, nie byłyśmy obok. To dzisiaj widać, że właśnie to pokrewieństwo tym ważniejsze być może, bo to takie braterstwo, siostrzeństwo, pokrewieństwo, bliskość, które nie były dyktowane żadnym rodzajem takiego wspólnego interesu, prawda? Byłyśmy każda w innym teatrze, mówiłyśmy innym językiem. Nawet był taki moment przecież, że to, no, że to były takie antagonistyczne narracje. Ale jak się okazuje, one przez osoby kobiet, które w tym, które tam szły, dziś widzę jako bardzo, bardzo bliskie i to
dla mnie to była największa taka satysfakcja z lektury tej książki. Dziękuję, Kasiu. Właśnie już tam przy stoliku przez chwilę rozmawiałyśmy o tym, właśnie jak siebie samych odnajdujemy i muszę powiedzieć, że z początku to określenie akrobatka było po prostu dla mnie zupełnie dziwne, bo rzeczywiście jeśli tam jest przywołana ta droga między na linię pomiędzy wieżami World Trade Center, to akurat nie jest nic mi bardziej obcy. Jeszcze do tego mam lęk wysokości. ale potem właśnie spotkałam się z tym, że mnie rozpoznano w tym obrazie. I to było rzeczywiście fakt, że ja żyję jakby między światami na bardzo różne sposoby. Jedno, że kulturowo między światami, drugie właśnie powiedzmy godząc jakąś pracę artystyczną, pracą administracyjną i menedżerską i do tego jeszcze jakieś działania lokalne różnego rodzaju. I generalnie takie bycie pomiędzy to jest dla mnie temat, to jest bardzo ważny temat dla mnie, który właściwie chciałabym rozwijać i który jest temat, wydaje mi się, który jest ciągle nie do opisania, który jeszcze czeka na swój opis. W sensie szerszym, to znaczy, bo to jest tak, my doceniamy jednostki, tak? My doceniamy geniusz, my doceniamy ideę, my doceniamy grupy, a w tym, co jest, ale pomiędzy jednostkami, pomiędzy grupami i tak dalej jest taka przestrzeń, która jest zupełnie niezagospodarowana i która bardzo często właśnie dlatego nie funkcjonuje. Myślę, że to jest... Więc ja widzę, ja bardzo akceptuję taki ten obraz przejścia pomiędzy i rozciągania tej cienkiej linii pomiędzy tymi wieżami. Bardzo poza tym z jakąś wielką wdzięcznością przyjęłam uważny i jakiś taki kierujący się równocześnie i wiedzą, ale też empatią podejście autorki. To jakby jestem pełna podziwu, bo to po prostu nie każdy tak potrafi. Nie każdy tak chce i to jest niesamowite, jak to się udaje. Przynajmniej ja tutaj odczuwam. Natomiast tam oczywiście były też rzeczy, z którymi się po prostu nie zgadzałam, pisałam o tym. Bo w szczególności to dotyczyło mojej osobistej roli w tych wyprawach miejskich naszego teatru. Ona jest tam, moim zdaniem, po prostu przeceniona. Proponowałam nawet konkretnie, żeby tutaj pisać razem z zespołem, robię to i tamto. Mogę to tylko, mam na szczęście okazję, żeby to teraz powiedzieć na głos. No tak, i dołączam się do tego głosu, że tworzenie jakiegoś takiego właśnie, takiej jakiejś dziwnej wspólnoty, to jest ciekawe i to mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo sensowne przedsięwzięcie. Tak, fantastyczne. Naprawdę, że mogę, że ja jestem wśród tych akurat kobiet. Bardzo dziękuję za to, bo są też inne kobiety, które też są bardzo ciekawe w teatrze polskim, mówię, w historii teatru polskiego. Tak, bardzo
Ja po prostu byłam wdzięczna, że ktoś mnie chce, że ktoś mnie cokolwiek pyta. O cokolwiek i chce mnie wysłuchać. To było dla mnie fantastyczne wtedy. I bardzo do tej pory jestem wzruszona. I pięknie pani Katarzyna to jakoś przeplatała postaciami Medei, Błazna. To bardzo jakoś tak wznosiło moje myślenie o tej historii. Po prostu fantastycznie się czyta tę historię. To jest naprawdę niesamowite. Ja nie mogłam oderwać wzroku od tej książki i każda postać jest jakby inna strona tej właśnie historii teatru w tym bardzo szczególnym czasie, prawda? Tej kontrkultury, jak pani to nazywa. Więc dziękuję. To ja też bym chciała coś powiedzieć na temat tego, jak autorka pisze. Wydaje mi się to szczególnie ważne. W wielu miejscach Katarzyna odnosi się do teorii Carol Gilligan związanej z kobiecym głosem i właściwie z wyparciem kobiecego głosu, z jego nieobecnością, zwłaszcza w dyskursie publicznym i w czymś, co Gilligan nazywa demokratycznym etosem wypowiedzi. I mam wrażenie, że Katarzynie udało się znaleźć niesamowitą równowagę pomiędzy udzieleniem kobietom głosu, bo wszystkie te opowieści są pełne pań wypowiedzi, cytatów z ról i tak dalej, a zachowaniem własnego głosu. To znaczy Katarzyna nawet przez moment nie waha się po prostu pisać literaturę. I każda z tych biograficznych opowieści jest po prostu jej osobistą twórczością. Splata najróżniejsze role, wątki, ale także motywy literackie, teksty kulturowe, w taki sposób, w jaki ona chciałaby je spleść. I w związku z tym jest tam równie wiele czyjegoś głosu, jak i swojego głosu. To jest pewien rodzaj szczególnego demokratycznego etosu wypowiedzi, który Kasia po prostu praktykuje w tej książce. I Gilligan w pewnym momencie, kiedy mówi o tym, czemu trzeba sprostać, jakiemu szeregowi nakazów etycznych trzeba sprostać, żeby prowadzić właśnie tego typu narracje i tego typu dialog, pisze tak. Nie bądź tyranem, nie nadużywaj władzy, nie wykorzystuj drugiego człowieka, nie porzucaj w potrzebie, nie zapominaj o innych, nie lekceważ nikogo, nie lekceważ samej siebie. I to jest po prostu... Ta książka jest dowodem naprawdę bardzo głęboko przepracowanej, wypraktykowanej tego typu narracji. Także wydaje mi się to bardzo ważne. I to jakby podwójnie, bo wobec swoich bohaterek, ale także wobec dyskursu naukowego, ponieważ ta książka to jest po prostu doktorat, który Katarzyna śpiewająco obroniła, a równocześnie obroniła właśnie swoją bardzo osobistą, bardzo autorską dykcję. Na przykład pisze o swoich bohaterkach także w tej naukowej pracy po imieniu. I okazuje się, że to jest do zaakceptowania. Także myślę, że to jest jakiś niesamowity walor. To jest może moment, żeby oddać Państwu głos. Zachęcam do pytań. Mówmy swoim głosem. Ja się chciałam zapytać autorki i pani też, bo bardzo to jest bardzo ciekawa książka i no bardzo mi przypomina też książki Shane Le Pen o kobietach Solidarności. I to jest takie moje pytanie, czy mają pani też poczucie jakiegoś związku właśnie z taką narracją o kobiet Solidarności, które tworzył ruch Solidarności, a które w zasadzie zupełnie go w tamtym czasie symbolicznie nie reprezentowały, więc w zasadzie jakoś te historie są były wymazane, tudzież tak jak pani bardzo też często mówią, tak jak czuję taką, co mi bardzo dziwi, bo myślałam, że jednak na tym spotkaniu będzie trochę inaczej, to znaczy ten głos kobiecy, który jest ciągle jednak jakimś skromnym głosem, to bardzo mocno słychać u pani, że pani ciągle mają taką w sobie skromność co do swoich dokonań i właściwie nawet nie nazywają swoimi dokonaniami. Rozumiem też, że te dokonania są bardzo zespołowe,
ale jakoś no, to cały czas nie wybrzmiewa z jednej strony. I chciałam się zapytać, czy jak pani rozmawiała z bohaterkami, to jakie... Czy pamięta pani takie właśnie momenty takiego błysku, takiego tak, to było nie okej, okay, tak, to mogłam robić inaczej, tak, ta rzeczywistość, którą tworzyliśmy, tą alternatywę, którą tworzyliśmy według idei. Pytanie jest takie, czy też miałyśmy taki zgrzyt, że te idee nie są praktykowane tak naprawdę w takim sensie równości, właśnie na poziomie reprezentacji, uczestnictwa, to jedna rzecz. Czy takie przebłyski jakieś były, czy były takie momenty? I też chciałabym zapytać, mówiła pani Joanna o tym, o tych problemach, które były podsumowane, bo mam też wrażenie, że one cały czas nie padają. Mówimy, tak jak pani o tym mówią, to w zasadzie ich pani nie nazywają. One jeszcze w tej dyskusji tak naprawdę nie zostały nazwane, więc chciałabym się zapytać właśnie, jak pani je definiują? No to mamy, drugą godzinę rozmowy przed sobą. Padła seria pytań. Od czego zaczynamy? Od historii Solidarności? Katarzyna? Tak, właśnie taki wniosek też w tym momencie formułuję w tej książce, że nieobecność kobiet w kontrkulturze, w dyskursie o kontrkulturze tak naprawdę jest tym samym rodzajem nieobecności, co nieobecność kobiet Solidarności w dyskursie o Solidarności. Więc to rozpoznanie tam jest i faktycznie te podobieństwa się narzucają. Drugie pytanie dotyczyło tego pęknięcia w etosie kontrkultury, które właśnie najbardziej, to pęknięcie jest najbardziej widoczne właśnie w momencie, kiedy analizuje się biografię twórczyń i kiedy spojrzy się na teatr kontrkulturowy z uwzględnieniem tych wszystkich determinant społeczno-kulturowych, które wyznaczają gdzieś tam granice tych społecznych ról. Jeśli pyta pani o te problemy, to myślę o takich trzech głównych wątkach, które pojawiały się w tych narracjach i które jakoś starałam się wydobyć jako wspólne. I pierwszy wątek dotyczy takiego poczucia niedocenienia własnej pracy w zespołach, które tworzyło się od początku, w przedsięwzięciach, w których brało się udział. Niedocenienia przy jednoczesnym pełnym zaangażowaniu w realizowane działania. Drugim takim wątkiem jest wątek macierzyństwa, który już tutaj troszkę wybrzmiał. Tych prób pogodzenia rozmaitych ról bycia matką i bycia aktorką w teatrze, który jest specyficzny, bo jest to teatr, który wyznacza całość egzystencji należących do niej osób. To znaczy nie jest teatrem instytucją, próbuje stworzyć warunki teatru rodziny, próbuje stworzyć nowy model funkcjonowania społeczeństwa, a jednak przez to, że jest tworzony przez męskich liderów, nie do końca i na wszystkich poziomach to się udaje. No i trzecim wątkiem myślę, że jest właśnie wątek tego innego głosu i tego języka, którego czasem brakowało na to, żeby nazwać kobiece doświadczenia i żeby mówić o własnym doświadczeniu i znaleźć własną drogę na samorealizację w teatrze, który posługuje się etosem i który mówi o tym, że właśnie tylko w obrębie wspólnoty można taką drogę samorealizacji znaleźć. A jednocześnie na to doświadczenie kobiet nie zawsze było miejsce. Dzisiaj Katarzyna też pisze o tym, że każda z pań w którymś momencie, badając wątki, tematy, motywy najbardziej interesujące, zaczęła tworzyć samodzielnie. To znaczy każda z pań ma na koncie albo monogram, albo pracę tworzone poza zespołem. Tak jakby te szczególnie istotne tematy, bardzo często właśnie kobiece, wiele z nich dotyczy macierzyństwa, niekoniecznie swojego, myślę tutaj na przykład o monogramie Czas Matek, który pani Ewa Buciak zrealizowała. Każda właściwie w pewnym momencie musiała wyjść z grupy, poszukać własnej przestrzeni, żeby rozwijać ten temat.
Dlaczego tak się stało? Czy to było po prostu tak, że ten, nie wiem, własny głos czy własny temat po prostu nie interesował innych, wymagał tego, żeby rozpocząć samodzielne prace? Dla mnie było ważne to, że ja zostałam wywołana do odpowiedzi właśnie przez dziewczyny, które organizowały Festiwal Teatrów Kobiecych, które mi po prostu powiedziały: pracujesz tak długo w teatrze, masz jakieś doświadczenie, spróbuj się znaleźć w programie naszego festiwalu, zrób coś na ten festiwal. A w tej książce jest ten wątek, przynajmniej w mojej biografii obecny, u niektórych dziewczyn też w mniejszym stopniu. Było to dla mnie ważne, dlatego że rzeczywiście w tym momencie uświadomiłam sobie, że jestem w teatrze, a zaczęłam siebie pytać, o czym ja sama mogłabym mówić. A, no, problem był taki, że ja mówię krótko i nie były to pełne produkcje, w związku z tym na dodatek nigdy nie miałam potrzeby mówienia, jakby rozwijania pewnych wątków, żeby to był pełny spektakl. W związku z tym funkcjonowałam trochę festiwalowo, ale mówię o tym dlatego, że pierwsza rzecz to właśnie dostrzeżono mnie jako osobę, która ktoś powiedział mi, masz potencjał. Okej. Zmierzyłam się z tym potencjałem i później już rzeczywiście w tym kręgu kobiet byłam obecna. Trochę inaczej. Myślę, że w jakimś sensie interesujący poprzez mój background teatralny, przez teatr, z którego się wywodzę, Akademię Ruchu. I ten język, który stosowałam w moich pracach, był troszkę odbiegający od praktyki większości teatrów kobiecych. I z tego powodu, no, budził zainteresowanie. A ja z kolei, jakby razem z czasem mijającym, zadawałam sobie pytania i próbowałam znaleźć odpowiedź i formę dla tych odpowiedzi na pytania. Ona była mniej lub bardziej interesująca, ale jakaś była. I wtedy rzeczywiście mówiłam o tym, co mnie w tym momencie, czy w tym czasie obchodzi. A obchodził mnie... trudno usytuować to jako kobieta. Ja interesowałam się buddyzmem przez jakiś czas i mam takie poczucie, że to zainteresowanie przenikało w sytuowaniu siebie wobec pewnych problemów, w związku z tym, no... No, to była raczej taka bardzo indywidualna ścieżka, tak, no, praca ze sobą, o, terapeutyczna. Moja indywidualna praca, będąc w moim teatrze, ta Pieśń Kozła, była praca pedagogiczna. Mogę powiedzieć, że ten projekt, że ja się też zrealizowałam bardzo mocno jako pedagog. Prowadziliśmy studia magisterskie współpracą z Manchester Metropolitan University przez 10 lat. Ja byłam kierowniczką tych studiów. Oczywiście aktorzy wszyscy u nas byli też nauczycielami na tych studiach. Bardzo to było ciekawe dla mnie. Więc ja się naprawdę zrealizowałam mocno tej roli opieki, prowadzenie tych studiów, prowadzenie studentów, wyprawy razem z nimi. To było dla mnie bardzo ważne. A monodram teraz zrobiłam, bo zawsze chciałam zrobić monodram i jakoś były ku temu warunki, niefinansowe bynajmniej, ale ktoś zaproponował mi współpracę w tej materii i tak się stało, więc pewnie będę to grała tutaj w czerwcu, o ile ja wiem. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo pani mówiła o pewnych obszarach problematycznych.
No, pewien obszar problematyczny jest taki, że ja czy człowiek ma pewne ograniczenie energetyczne. Więc gdy się jest cały czas na sali i produkuje, i wytwarza, i gra spektakle, to i się ma dziecko, no to ja nie miałam siły na nic więcej, żeby jakoś, nie wiem, bardziej się pokazać, mówić. Po prostu mnie to nie interesowało. Bardzo, nie chciałabym powiedzieć, że mój projekt jest moim dzieckiem, ale bardzo to jest ważna część mojego życia. Ogromnie ważna. Radosna i naprawdę próbowałam właśnie żonglować, być akrobatką między tymi dwoma światami. Wychowanie dziecka porządnie, jak najporządniej. A bycie w pełni w zespole, współprowadząc ten zespół i tak dalej. A co robili ojcowie? No, trzeba zapytać ojców. Dopóki byłam w Gardzienicach, to ojciec też chodził i był na próbach ze mną i bardzo, mogę powiedzieć, wspólnie wychowaliśmy naszą córkę. A potem jak odeszłam, to różnie było. Różnie bywało, ale na pewno każdy z nas próbował jak najbardziej, jak mógł czy mogła tą rolę wypełnić jak najlepiej. Myślę, że dowodem tym, takim dobrym dowodem jest to, że spędzamy święta razem. Mimo to, że ojciec mojej córki ma już swoją rodzinę, swoje dziecko, jakoś spotykamy się często, jest między nami. To jakaś taka zgoda, miłość, taką fajną, więc tak. Bardzo go lubię, jest wspaniałym człowiekiem. To ja powiem tak, ja w swoim teatrze pełniłam zawsze taką rolę, ja myślę, że zasadniczą i spoiwa, i też osoby, która miała o wiele większy wpływ na to, o czym robiliśmy spektakle i jak one wyglądały, niż żeby to było widać na scenie. To znaczy, ja byłam, no właśnie miałam długie lata problem z byciem aktorką. To było dla mnie może najsłabsza część programu. Ja bardzo dużo pisałam i bardzo dużo jakby wymyślałam, podsuwając to kolegom, ale niekoniecznie pchałam się na pierwszy plan. To jest do dziś. Trochę taka klasyka, nie? A czy też jakby my jako widzowie nawet, czy badacze teatru widzieliśmy, jaka ta rola była ważna? Gdzieś to zostało zapisane, zostało no w historii? Nie, a co więcej, jak dziś o tym mówię, to oczywiście zaraz budzi to oburzenie. W związku z tym ja nawet z tym się pogodziłam, że to pozostanie do końca tajemnicą moją słodką, bo to oczywiście bardzo rani ambicje wszystkich panów, z którymi pracuję, pracowałam i oni... Dodatkowo ja mam taki sposób pracy, to też mają chyba kobiety, tak myślę, że tak rozmawiają i tak pracują, że to ja, wbrew pozorom, jest tak wycofane, że wszyscy myślą, że to oni wymyślili potem. Dziękuję. Dziękuję za te słowa. Tak? Rozumiesz. I ja doskonale o tym wiem i tak to po prostu już 40 lat upłynęło. Czasami właśnie się odzywają jakieś pretensje, jakieś, mówię wtedy kolegom, cytując wielkiego filozofa, resentymenty, od tego się umiera. I ja tego nie mam po prostu. Mnie aż tak bardzo to nie dotyka. Czasami mnie to dotyka, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, ile fałszywych wyobrażeń na ten temat pozostało. Zwłaszcza, że u nas przecież, jak wiadomo, stało się tak, że w pewnym momencie odszedł Raczak. I dopiero wtedy się wydało, jak bardzo to myślenie o teatrze kontrkulturowym jest zorientowane na tego lidera, takiego guru. No to zresztą Gadowski. On to wykreował i doprowadził do perfekcji taką rolę faceta w tym teatrze, bo to tak naprawdę to się nazywało kreacja zespołowa. To wyglądało tak, że owszem, aktorzy dawali sobie wszystko, ale on potem mówił, że on chce to albo tamto i to jeszcze w dodatku w takiej, a nie innej konfiguracji. To znaczy, u nas by to nie przeszło.
Myśmy nie mieli tak. Raczak nie miał szans, żeby powiedzieć, to ja biorę to, to biorę tamto, a tego nie biorę i powtórzmy teraz to w takim układzie. Tak robił zresztą także Barba. U nas nie było na to zgody. Rutowski nazywał to byciem widzem zawodowym, prawda? To znaczy posiadaniem, priorytetu do montażu. Tak? To znaczy ten, który montuje, w istocie jest władcą znaczeń, a ten, kto montuje, siedzi w ciemności, a potem wybiera, to jest właśnie... Myślę, że on wybierał swoją rolę, że on był dyktatorem. Myślę, no, że wydaje tak mi się, że po prostu nie ma mocniejszej funkcji niż montaż. To jest dyktatura właśnie. Jeszcze nie to, jeszcze nie to. To za mało. To znaczy to, sposób pracy był dyktatorski. To nie był żaden montaż tylko. To była po prostu, to było takie no, przywództwo zdecydowane. To było narzucanie, to było trzymanie za twarz dyktatorów. I uważam, że o tym należy dziś mówić, bo to po prostu niepotrzebne takie mity. U nas rzeczywiście, tu mówię o Teatrze 8 dnia i mówię to z przekonaniem, myśmy byli bardzo zanarchizowani. Znaczy nie mógł sobie raczej pozwolić na to, żeby w ten sposób się do tego, co my robiliśmy na próbach, odnieść, żeby to zmanipulować czy potraktować jako towar, czy jako materiał. Wykluczone to. Nie chciałabym być nigdy na jego miejscu. No bo rzeczywiście to było bardzo trudne, tak? Nie miał szans. Więc on się pewnie nauczył i to było pewnie ciekawe bardzo. On się nauczył nas słuchać i tak rozmawiać, że rzeczywiście to były jakoś tam takie wspólne kreacje. A być może właśnie moja rola polegała na tym, żeby nie doprowadziło, czy żeby się nigdy nie zaognił jakiś konflikt, żeby te dwa czy trzy męskie ega, tam nie, ego nie zaiskrzyły na tyle, że powiedzieliby sobie, no do widzenia, nie jesteśmy w stanie się porozumieć, nie robimy razem. Ja gdzieś tam zawsze byłam od tego, nie rzecz jako mamusia, bo ja raczej mamusią jestem wobec moich dzieci, natomiast z kolegami miałam inne relacje, to znaczy miałam tam inny autorytet i dlatego może jakby nie brakowało mi tego, bo miałam poczucie, że ja wiem, co robię i że mnie to satysfakcjonuje. Ale oczywiście to tak jest, no trudno, żebyśmy my były jakby autorkami tych opowieści o nas samych, prawda? Jakby się oczekiwało od ludzi, że oni tam przejrzą ten mur, tak? Oni to przejrzą, a nie musimy się my z tym jakby deklarować. No, ale no nie wiem, panie, bo ja jestem współredaktorką takiego tomu, który ma 1100 stron. I autor tych niezwykle ważnych tekstów nie miał problemu z tym, żeby pisać w pierwszym imieniu swoim głosem, tak? No więc ja oczywiście tak nie robiłam. Tam ktoś... Nie, ja mogę... Nie, Mutka. Tak, bo ja mam tutaj takie doświadczenie powtórne, bo rok temu na takim spotkaniu przed 8 marca w Olsztynie zostałam zaproszona na takie spotkanie właśnie dotyczącego tam kobiety, twórczość, równouprawnienie i tak dalej. I już wtedy stwierdziłam, że kobieta, która pracuje samodzielnie i która po prostu odbiera siebie samą jako podmiot swojej pracy, jest bardzo kiepskim materiałem na związek zawodowy kobiet w sztuce. To nie tędy droga. Znaczy z jednej strony ja właśnie bardzo doceniam ten moment, że trzeba zaraz powiedzieć, znaczy, że trzeba pewne rzeczy nazwać po imieniu, tak? Że po coś ta książka została napisana, bo ona jednak wchodzi w pewną bardzo bolesną lukę i tą lukę trzeba nazwać po imieniu i przed chwilą właśnie mi się wydaje, że ta, rzeczywiście ta hierarchiczność tego teatru kontrkulturowego w Polsce jest na pewno w tym, to się właśnie wszyscy zgadzamy, tym momentem, tym zjawiskiem, o którym trzeba głośno mówić. Ale z drugiej strony, ja bym, jeśli chodzi o moją własną osobę, to właśnie nie bardzo mam ochoty, żeby mówić z punktu widzenia o tym, to, że teraz trzeba mnie docenić, bo ja taka jestem
twórcza i dobra i cały czas nie byłam doceniona. Róbmy teraz w stosunku do kobiet taką jakąś politykę historyczną, tak, żeby się w końcu nasza rola została doceniona. Mi by chodziło teraz o coś, mi by ciekawiło coś trochę innego. Mianowicie zadawania pytania, w którym momencie, w którym obszarze tamto było, było hamulcem i czego było hamulcem, tak? Na przykład w stosunku do, ja tak może pierwsze, nie tylko jakiejś tam kreatywności mogło być hamulcem, ale jeżeli chodzi o życie teatralne w Polsce, to jakimś takim, w moim odczuciu, skutkiem tego, tej hierarchiczności było jakiś rodzaj niezdrowego współzawodnictwa teatrów między sobą, czy takiego w ogóle może nie teatrów, tylko w ogóle ośrodków, w ogóle ruchów, w ogóle ta tendencja, że jakby bardzo mała komunikacja poziomu. I mi się wydaje, że to no, najzwyczajniej w świecie szkodzi. Nawet jak ktoś jest bardzo, bardzo genialny i ma ogromne osiągnięcia, kiedy on pozostanie tą samotną wieżą i dookoła niego po prostu się nie ma rozwoju wspólnego, to na przykład jest tak, że no, było tak, ale według mnie nie ma sensu, żeby to kontynuować w ten sposób. I właśnie po to się pisze takie książki, żeby się nauczyć działać inaczej. I inna rzecz, która wydaje mi się bardzo, bardzo jest cenna, przynajmniej dla mnie, że próbuje autorka jakby wyłowić pewne takie też treści czy podejścia, które zostały wypracowane przez kobiety i które można jak gdyby wziąć, które można wykorzystać, które można, do których można nawiązać. Dla mnie jedną z takich najbardziej odkrywczych momentów w książce były te akapity nawiązujące do wywiadu z Madame Uspieńskiej. Madame Uspieński mówi, wprowadza do naszego myślenia taką kategorię jak wielkie robienie, czyli przez wielkie W i wielkie R. To wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo odkrywcze, to znaczy, że przynajmniej w tym, powiedzmy, kobiecym teatru, z którym ja bym się utożsamiała, to jest po prostu podejście do rzeczywistości przez czynienie, przez nie tyle przez wytwór estetyczny wielkiej wartości, tylko przez działanie społeczne, przez działanie, które ma jakiś skutek na to, co się dzieje wokół nas. Więc no, zachęcałam do tego właśnie, żeby teraz próbując coś dalej z tą książką robić, żeby się zastanawiać nad tym, co jest ciekawego, co można wykorzystać na przyszłość. Ja chciałam zapytać Ja chciałam zapytać o coś tak naprawdę osobistego, bo odnoszę wrażenie, że w paniach, bohaterkach nie ma poczucia straty, jakiegoś takiego oszukania. Pewnie dlatego też, że tak tyle tych sukcesów było na koncie każdej z was, ale zastanawiam się, czy to poczucie straty, które tak naprawdę młodsze pokolenie widzi w tych historiach, czy bohaterki je odczuwają? Ja myślę, że poczucie straty to nie jest problem obiektywny, tylko subiektywny, związany z osobowością człowieka. To znaczy są ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to z całą pewnością,
którzy mają poczucie niedocenienia, goryczy, straty, bycia pominiętym. To narasta zresztą z wiekiem. Strzegam. I są ludzie, którzy tego nie mają. Ja nie sądzę, żeby to do końca było wyłącznie prawdziwe. To znaczy, są ludzie, którzy mają niezliczone sukcesy, a i tak to poczucie niespełnienia i tego zawodu takiego, poczucie bycia pominiętym w historii im towarzyszy. I nie wiem, od czego to zależy dokładnie, skąd się to bierze. W każdym razie nikomu tego nie życzę. Ja myślę, że każda z nas jakoś została wyposażona przez naturę, widać tak, żeby właśnie nie doznawać tego poczucia krzywdy, które jest gorzkie i które zatruwa bardzo tak naprawdę. Ja myślę, że źródło tego jest w tym, że wszystkie, jak jesteśmy, każda inna i mające ze sobą inną historię, to jednak pracowałyśmy w teatrach, które właśnie tak jak mówiła przed chwilą Muta, były społecznie zaangażowane. Obojętnie w jaki sposób, bardziej czy mniej bezpośrednio, czy przez pracę z ludźmi wprost, przez warsztaty, czy przez słuchanie ich historii i robienia przedstawień o tak zwanych zwyczajnych ludziach, czy w jakikolwiek inny sposób. I ja myślę, że to jest warunek jakiejś tam satysfakcji. Poczucie, że się po prostu robi coś z ludźmi i dla ludzi. Tak? To znaczy, że w tym teatrze nie było tego problemu błyszczenia, tak? tego właśnie takiego blasku na sobie. Czy mogę zapytać tylko panią stratę? Jak pani mówi o stracie, co ma pani na myśli? Takie poczucie niesprawiedliwości tej sytuacji, która wtedy nastąpiła. Znaczy, tak naprawdę mam wrażenie, że młodsze pokolenie, które ja między innymi reprezentuję, jasno widzi, że kobiety w tej sytuacji, że rola kobieca była deprecjonowana. Natomiast z tego, co panie opowiadają, to ja czuję siłę, tak? I czuję, natomiast nie czuję tej poczucia tej niesprawiedliwości. I teraz zastanawiam się, czy to jest po prostu kwestia naszej perspektywy i naszego pokolenia, czy to jest coś innego. Nie wiem. Aha. Pani co, to są bardzo delikatne sprawy. Dlatego ciężko. Bardzo odsłaniające osobiste doświadczenie. Ja odeszłam z mojego teatru, bo poczułam stratę. I straciłam. Taki paradoks. Ale też odzyskałam czegoś innego. Ale to są naprawdę bardzo trudne pytania. Dla mnie w każdym razie. Ale dziękuję za to pytanie. Dziękuję za odpowiedź. Można? Ja tak odboczam, bo w sumie porównanie do Kobiet Solidarności wydaje mi się, nie czytałem książki, na wyrost. To znaczy, narracja by wyglądała w ten sposób. Współtworzyłyśmy coś, a potem zostałyśmy pominięte. Władzę przejęli faceci i spiliśmy tankę, wynikającą ze statusu, czego tam jeszcze, nawet sukcesów może finansowych. To w przypadku tych teatrów tak nie było. No. Ewa jest najlepszym przykładem, chyba dlatego, że w moim odczuciu ona stała się w podejściu Lecha liderem tej grupy. Tak się jakoś wśród moich kumpli też to tak wyglądało. Że to taka najsilniejsza osoba, która tam organizuje w zasadzie robotę. Może było inaczej, no ale wrażenia też są ważne. No i druga rzecz, którą pani redaktor się posługuje, to jest czy pani pamiętam, że te teatry to była taka rodzina. Nie, to nie była rodzina. W ogóle najlepszym przykładem tego jest nasza reakcja, wyrażona w samym Wojtka, na propozycję delegacji z Chrystianii, która przejechała z pieniędzmi dla nas. Duńskie korony wtedy dużo ważyły.
i powiedzieli, że przywieźli właśnie pieniądze, bo poznali nas u siebie na festiwalu Festiani, wiedzą, że jesteśmy fajni, bardzo dobrze i że należy nas wesprzeć. I oni przywieźli teraz pieniądze po to, żebyśmy kupili farmę pod Warszawą, żebyśmy tam uprawiali zdrową żywność i żebyśmy mogli się całkowicie poświęcić swojej pracy, bo ona jest taka super. No i podziękowaliśmy, nie wzięliśmy tych pieniędzy, dlatego że nie wyobrażaliśmy sobie życia razem, tak? I jeszcze jedna rzecz, wrócę do Lecha Raczaka, którego szanuję, mimo że się z nim rozstali, ale co było takiego ważnego? Otóż na tej jednej konferencji w Akademii Teatralnej pewien znany krytyk z Krakowa wystąpił z taką tezą, że jest teraz taki czas, kiedy te teatry alternatywne, ten teatr taki zawodowy, pudełkowy w zasadzie, się zbliżają bardzo do siebie. Zachodzi zjawisko konwergencji, ponieważ przecież mamy jednego wspólnego wroga, ten straszny konsumpcjonizm. To było jeszcze przed sukcesami partii bardziej zorientowanych godnościowo u nas. I wtedy Lech Raczek powiedział, zaraz, to nie o to chodzi, te teatry są... Ja teraz jestem dyrektorem takiego zwykłego teatru, ale ten teatr, z którego ja wyrosłem, który współtworzyłem, to jest zupełnie inna rzecz. To jest wspólnota ludzi, którzy sobie nawzajem opowiadają świat. Oni uzgadniają między sobą jakąś wizję tego świata i dopiero wtedy zaczynają tworzyć jakieś prace. Komentujące, zmieniające, próbujące jakoś zareagować. No to tyle, co chciałem powiedzieć. No i tak było w naszym teatrze. To znaczy, weź. Tak było w naszym teatrze, bo kolega jest z Akademii. A właśnie, z Akademii Ruch jest. Tak było w naszym teatrze i rzeczywiście bardzo szybko ja wiedziałam, tak już wspomniałam, byłam pierwszą matką w zespole, że nie mam co liczyć na grupę i na obecność mojego syna taką afirmującą przez grupę. Nie. I to było jasne. Znaczy już również to był komunikat dla dziewczyn, które później stawały się matkami, że ta rola jest trudna do przyjęcia i pogodzenie tych dwóch ważnych ścieżek, macierzyństwo i teatr, jest trudne. W związku z tym, no ja już wiedziałam, na czym stoję. Po prostu musiałam sama się ogarnąć od czasu do czasu z pretensjami do szefa i męża, ale no, tak było, jak było. Przyjęłam warunki i nie było zmiłuj. Po prostu, jeżeli chciałam być w teatrze, to po prostu robiłam, żeby w tym teatrze być. I mam wrażenie, że to, co było również ważne dla nas wszystkich tutaj, że bardzo miałyśmy taką wewnętrzną determinację, żeby robić to, co nas interesuje, to, co jest dla nas ważne, to, co nas określa. Ja miałam ten komfort, że byłam w grupie, która w gruncie rzeczy pracowała ze świadomością. To znaczy, spektakle powstawały z refleksji na temat tego, co wokół nas i z nami. W związku z tym to była najlepsza szkoła bycia w teatrze, bo dla tych naszych refleksji szukaliśmy języka. I pierwszą rzeczą, która była dla nas niezwykle ważna, to był sposób komentowania bycia wobec tej rzeczywistości. I dla nas wszystkich na tyle było to ważne, że te wszystkie inne sprawy, które nas dotyczyły, męczyły, a szczególnie mnie, kobiety, i niewygoda bycia w dużej, silnej grupie męskiej, tu mówię z pełną odpowiedzialnością, bo to, co było trudne dla mnie w tej grupie, to to, że wielu pytań, które ja zadawałam, wiele pytań było nieprzyjmowanych, nierespektowanych i sygnałem, że ja tak męczę, dlatego że jestem babą, że jestem kobietą, że to jest jakaś mantyczka płciowa, że to, że ja zadaję 1000 pytań, to jest moja słabość jako kobiety. Taki dostawałam komunikat. Ale jednocześnie uważam, że jeżeli
dopóki się znajdujesz w tym, co robisz, na, w sposób dla siebie interesujący, to jest wszystko ok. Chciałam tylko jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć dla mnie, że ja się zgodziłam na to, że byłam tam, gdzie byłam, że byłam wobec osób, z którym pracowałam, w taki sposób, jak byłam. I dla mnie najważniejsze pytanie jest, aha, co było u ciebie, co jest u mnie, co powodowało to, że ja się znalazłam w sytuacji, która była dla mnie trudna, bo ja sama, czy to są sytuacje, które są obustronne. Dlaczego ja wcześniej nie mogłam podnieść głos? Czy to była wina czyjeś? Czy to była moja nieumiejętność? Czy to było coś, co nie umiałam robić, bo byłam wychowana w pewnych warunkach? W traumatyzowanej rodzinie uchodźców po II wojnie światowej i tak dalej. To są dla mnie istotne pytania w tej chwili. To jest to, co pytam siebie od 3 lat. Co było we mnie? Bo ja też doprowadziłam do pewnej sytuacji, do pewnej trudności. To naprawdę jest po połowie w tym sensie, że muszę też wziąć na siebie odpowiedzialność. Abstrahując od wszystkich innych bardzo ważnych tematów, o których mówimy, i dziękuję ci, Jola, za te słowa twoje też. To są pewne struktury, w którym się znajdujemy i te struktury tworzą pewne schematy, reakcje. Są struktury rodzinne, w takim sensie przenośne. No, dziękuję. Czy można? Tanna Jakubowicz-Mamut. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem bardzo poruszona, bo jakoś się utożsamiam i solidaryzuję. Może nie jestem błaźnicą, chociaż w jakimś sensie jestem, ale nie związana z ruchem teatralnym. Natomiast no, świadkuję wam od, bo mogę powiedzieć, od bardzo dawna i utożsamiam się ze środowiskiem i z tymi wartościami, które pokazujecie. Dla mnie te wartości to są przede wszystkim prawda w takim odzwierciedlaniu rzeczywistości, taką jaką ona była, i przełamywaniu pewnych schematów, jakby chociażby właśnie to, o czym mówicie, relacji między kobietami a mężczyznami z takim mocnym odciskiem patriarchalnym, powiedziałabym. Zresztą sama to obserwowałam z bliska, współpracując z Grotowskim przez jakiś czas, czy obserwując Włodka w Gardzienicach. Ale to, co chcę powiedzieć, to co jest istotne dla mnie, to bo ja pracuję z kobietami od, nie wiem, 30 kilku lat i teraz jestem fanką tak zwanej starszyzny kobiecej. Jestem w kręgu starszyzny kobiecej i dla mnie wy odzwierciedlacie to miejsce wśród kobiet. Miejsce starszyzny, czyli kobiet bardzo doświadczonych, mocnych, wolnych, a jednocześnie budujących wspólnotę. Dla mnie te trzy wartości, prawda, wspólnota i wolność, są w tym wszystkim najważniejsze. I to, jak mówiłaś, Łódka, że można by wykorzystać wasze doświadczenia teraz, kiedy jest regres społeczny, kiedy patriarchat wraca bardzo silnie i próbuje zawładnąć, nie wiem, ciałem kobiety, rozrodczością, seksualnością, wolnością. Teraz wydaje mi się, że wasza rola, czy nasza rola kobiet naprawdę silnych, wolnych, integralnie, jakoś autonomicznych, jest ważna, żeby właśnie jakby przekazywać młodszym kobietom nasze doświadczenie, naszą inspirację, naszą nie wiem, mądrość i też jakby zakorzenienie w jakiejś tradycji duchowej. Także chciałam spytać, czy jakoś się z tym utożsamiacie, że macie jeszcze jakąś ważną rolę do odegrania i czy macie ochotę to robić. Dziękuję. Ja może powiem o tym i o czymś jeszcze, o czym chciałam powiedzieć wcześniej. Znaczy, chciałam opowiedzieć o tym, że ta historia Teatru 8 dnia była historią opartą na wspólnocie, ale
rozumiany jako no, alternatywa dla społeczeństwa tamtego i dla rodziny także. I byliśmy grupą z lekka fanatyczną. Być może to za moim troszkę, że to była, że to może moja postawa, ale koledzy by się nią zarazili. Miałam w nich oddanych kompanów. Gdyby nie ta odrobina szaleństwa, bo to było takie, to było zupełnie nieracjonalne, to byśmy nie mieli prawa przetrwać jako grupa, dlatego że, nie chcę teraz się w to wdawać, ale no, nasze losy były takie, z udziałem tej policji politycznej, nacisków wszelakich, że właściwie no, wszystko mówiło, że powinniśmy się rozstać. Był taki potem moment, że część z naszych kolegów dostała paszporty, część nie, i to był kolejny i taki chyba najbardziej wyrafinowany pomysł SB, żeby tego teatru się w końcu pozbyć, bo wydawało się, że rozbici to już na pewno przestaniemy istnieć przynajmniej tu. No i rzeczywiście niewiele brakowało, ale ja wtedy spakowałam moją córkę, która się wówczas już urodziła, i zostawiwszy jej ojca w Polsce, dołączyłam do teatru. Czyli jednak dla mnie te związki z moimi kolegami, dla mnie teatr był ważniejszy od tego osobistego, od tej osobistej relacji z ojcem mojej córki. Ale ja rozumiałam to tak, że moje dziecko jest dzieckiem tej wspólnoty. I oni to właśnie to, myśmy o tym już z Jolą niejednokrotnie mówiły, że moja sytuacja była o tyle bardziej komfortowa, że wśród jakby postulatów i systemu wartości w tej grupie to dziecko rzeczywiście miało tych paru tatusiów, którzy musieli to zaakceptować. Oczywiście bez przesady, przyjechałam z tą Julką pod pachą, koledzy po spektaklach szli do baru, a ja brałam Julkę pod pachę i wracałam do domu oczywiście, także to nie była jakaś taka, to nie był kibuc jednak. Ten podział ról nie był tak doskonały i strukturalny, ale niemniej ja mogłam na nich polegać i oni bardzo kochali moje dzieci i moje dzieci wyrosły w duchu takiej wspólnoty. Ja nie wiem, czy to dobrze, bo dzisiaj świat stawia na zupełnie inne walory i inne cechy, charaktery są potrzebne, a oni są tacy bardzo społeczni, bardzo przywiązani, nawet jakieś wewnętrzne konflikty w teatrze ich nie zniechęcają do bycia członkami tej wspólnoty, mimo że nie mieszkają już w Polsce oboje i są rzeczywiście bardzo dorośli. Tatuś został wyeliminowany, także to odpowiadam na twoje pytanie. Tatuś biologiczny został przeze mnie dyskwalifikowany i po prostu nie winien, bo nie miał szans się zrealizować. Mógł ewentualnie się realizować przez jakieś przekazy pieniężne, tego nie robił, ale tego też mu nie mam za złe i mam nadzieję, że nie zgłosi się tego po alimenty, bo to oczywiście może się jeszcze zawsze wydarzyć. Także to tak wyglądało i oczywiście no, ja jestem dalej fanatycznym zwolennikiem takich relacji, tak? Zwłaszcza dzisiejszej, mocno nastawionej na tą rodzinę z krwi i kości, z księdzem proboszczem na czele. I ja myślę, że no, to, co ludzkość ma najfajniejszego, ludzie jako jednostki, to zaoferowanie sobie bezinteresownej, takiej duchowej przyjaźni. I absolutnie to uważam za największe osiągnięcie tamtych czasów także. Teraz jest 50. rocznica maja 68 roku, będę chciała tym, ale maja, właśnie maja. Aha, okay. Maja, bo ja to z całą premedytacją o tym maju, ponieważ marzec był, to było zupełnie inne zjawisko. Natomiast maja nie przerobiliśmy w Polsce i skutki tego trwają do dzisiaj, dlatego ja będziemy... Się nie zgadzam. Nie zgadzasz się z tym majem, tak? Tak, z jednego powodu, bardzo prozaicznego. Mieliśmy zupełnie inne warunki. Ja teraz tego nie wartościuję, tylko mówię, że... Nie, po prostu inny kontekst był dla 68 roku na Zachodzie, a zupełnie w czym innym my tkwiliśmy. Oczywiście. Więc porównywanie tych dwóch rzeczywistości i oczekiwanie, że my powinniśmy przerobić ten 68, teraz. Maj 68. Teraz. Ja bym wolała przerobić marzec, jak Boga kocha. Jedno i drugie, wiesz, bo maj w tym sensie, przepraszam, że ja przetrzymuję ten mikrofon,
Maj w tym sensie, że wtedy dokonał się ogromny przełom obyczajowy i światopoglądowy. I my sobie z tego nie zdajemy sprawy zupełnie. To znaczy już wtedy na Zachodzie, na przykład Unia Europejska moim zdaniem jest w jakimś sensie zrobiona przez ludzi 68 roku. Ta idea tej wspólnoty ponadnarodowej narodziła się wtedy. Niemieckie społeczeństwo przerobiło problem swoich tatusiów, faszystów, do tego stopnia odrobili to wtedy, do tego stopnia to przetransformowali, że dzisiaj to jest to społeczeństwo, które jednak jest gotowe przyjmować uchodźców, spójrz na to tak. Ja na to tak patrzę, nie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogło wtedy być u nas maja, tylko mówię o tym, że równocześnie z różnych powodów ten maj nas ominął i warto do tego wrócić, bo na przykład te właśnie nasze, bo to o dziwo w teatrze to się stało. Te nasze wspólnoty teatralne były jakby odpryskiem tamtych idei, ale niewiele więcej. Tylko wojna w Wietnamie, to znaczy protest przeciwko wojnie i protest artystyczny, tak? Nie polityczny, bo wtedy znaczy wiadomo, że my działamy trochę na innym polu, tak? Budzenia świadomości i tutaj możemy używać takich dziwnych pomysłów i no, nie przejmować się też skutecznością polityczną do końca. To nie w tym rzecz. Ja właśnie mam taki... O, przepraszam. Teraz nie, ja rozmowa idzie w inną stronę zupełnie, tak. No właśnie, ja proszę, że się może odniosę do tego, czy macie ochotę działać w tej rzeczywistości i nie wiem, to mogę skończyć, tylko tak, zaraz, jeszcze, bo ja się zgubiłam. Tak, ja chciałam powiedzieć tylko jedno. Odpowiadając ci, bo taka się zrobiła z tego elipsa, że tak, ja rozumiem, ale na przykład mam jakiś opór w przekazywaniu tego jako imperatywu kolejnym pokoleniom. Ja się doświadczeniem mogę dzielić, ale nikomu już dziś nie powiem, słuchaj, masz żyć tak jak ja, ponieważ nie jestem w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za koszty, które się wtedy ponosi. Przepraszam. Ciąg dalszy po prostu. Ale wracając do jednego z twierdzeń książki, bo jednak w kilku miejscach pada twierdzenie, że kontrkultura PO niosła księg klęskę. I ja się z tym nie zgadzam, z tym twierdzeniem, i to w kontekście też tego kontinuum, tak, że to jest tak, jakby można było zamknąć teraz, ten rozdział kontrkultury jest zamknięty. To jest proces, to jest strumień i mi się wydaje, że niektóre rzeczy są, po prostu no, można przerabiać pewne doświadczenia w takiej kolejności, jakie one do nas przychodzą, tak? Tak jak powiedzmy w latach 80. nie można było mieć pretensji do kobiet w Polsce, że myją podłoga akurat, tak? Że to jest to taki był czas, taki był moment. Więc widzę też coś takiego, że ten impuls tej kontrkultury, on jest dalej silny i to jest dalej impuls, do którego ja się odwołuję. Chciałam się zwierzyć nawet w jednej sprawie, bo wybierając się w podróż dzisiaj, wiedząc, że jest mróz i że będziemy na tej jeszcze demonstracji przeciwko prawu łowieckiemu, szukam odpowiedniego ubrania i wpadł mi w ręce sweter, najcieplejszy, który posiadam, który ja zrobiłam właśnie w latach 80. I nosiłam bez końca, potem przez 20 lat zniknął w szafie. On jest robiony, to jest coś dla ciebie, Panna, z włókien, które zostały w wielkiej skrzyni mojej mamy. ale tak to, tylko anegdotycznie, ale wydaje mi się, że ta siła, która wtedy była, to jest jeszcze siła, do której przyjdzie nam się odwołać, bo no nie wiem, te noce przepracowane, tak, na próbach, te doświadczenia, które były nie w sensie wysiłku, ale to, że coś nas niosło,
coś, co powodowało, że my ten wysiłek będziemy też pamiętać jako, jako coś bardzo, bardzo cennego, co, do czego się dzisiaj odwołujemy. To no, w temacie. Dziękuję. Pewnie. Wracam z obarzek Tadeusz Gajty. No więc to jest zasługą książki, że właśnie książka, tak myślę, spowodowała to spotkanie tutaj. Dla mnie bardzo ciekawe, bardzo ważne spotkanie. Rzeczywiście tak to było na początku mówione, że no, realizujecie, każda z was realizujecie w jakiś sposób założenia teatru, które były formułowane, owszem, przez mężczyzn, prawda? I to tutaj mogę potwierdzić, rzeczywiście każda z was, jak pamiętam, no, to subiektywne, tak jakby teraz wyznanie widza, prawda, zrobiła coś takiego dla mnie, co jakby no, przekroczyło definicję teatru, prawda, jak zobaczyłem Annę w Gardzienicach na przykład, bo to po prostu, wiesz, to było, ja no, nie zapomnę tego do końca życia. Tak samo jak zobaczyłem Jolę w Akademii Ruchu w pierwszych spektaklach, to rzeczywiście jakość, która odbijała od innych jakości, które emanowały z innych aktorów, prawda? I to samo mógłbym powiedzieć właśnie o Ewie, to samo mógłbym powiedzieć o Mutce. To jest bardzo silny taki też tutaj związek mój emocjonalny. I brakuje jednak Ewy Benesz. Dla mnie to też, no, po prostu jakby jakaś cząstka życia, która była no, niesamowicie ważna. Spotkanie z Ewą Benesz. Ale chciałem powiedzieć tak, żeby trochę oddać głos Ewie Benesz, że no ona pracuje chyba w najbardziej archaicznych pokładach kulturowych od wielu lat i po dziś dzień. A jednocześnie demonstruje postawę wielkiej uważności, silnej obecności poprzez swoje komentowanie wydarzeń politycznych przez obecność w życiu publicznym. Dla mnie to jest niesamowicie ważne, że ja od Ewy otrzymuję pewne sygnały, tak jak ona komentuje różne te takie najbardziej regresywne jakby wydarzenia w polskim życiu politycznym, idące w stronę coraz bardziej niebezpiecznego nacjonalizmu. I chciałbym teraz was poprosić i was zapytać, czyli cztery osoby siedzące, bez obecnej piąty, jak byście może skomentowały taką rzecz, czyli no, feminizm jednak, prawda? I kontrkultura, jeśli jest żywa, to ona musi się odnosić do obecnej sytuacji. Jak byście mogły powiedzieć, że to uprawianie czegoś z pogranicza sztuki, czy teatru i feminizmu, skoro uczestniczycie na przykład w takim spotkaniu, prawda? Jak to się przekłada na waszą obecność, nawet na waszą interwencję w życiu publicznym w Polsce? Chodzę na manifestacje. Bo dotychczas nie znaleziono silniejszej formy na
obecność wobec problemów, które nam funduje władza. Więc no, mam takie poczucie, że to jest najprostsza, ale jednocześnie moc i siła jest w ilości. Ja jestem zaskoczona bardzo często, bywając na tych manifestacjach, nieobecnością młodych ludzi. Jest za mało, po prostu tak jakby ich niespecjalnie obchodziło to, co się dzieje. No, ale ponieważ nie znajduję sama innej formy, bardziej atrakcyjnej, bardziej silniejszej, mocniejszej, no to drepczę na te manifestacje. Jestem i tyle. I życzyłabym sobie, żebyśmy byli bardziej i liczniej w tych sytuacjach, które nam się funduje, których nie umiemy, z którymi nie umiemy sobie jak na razie poradzić. Poprzez moją nową pracę, równoczesną pracę do teatru, gdzie organizuję warsztaty i szkolenie wokoło takiej większej świadomości siebie. Te warsztaty też mają bardzo dużą dozę współczucia, czy podejście do jak można zrozumieć współczucie wobec siebie i wobec innych. To tak bardzo osobiście w moich malutkich kręgach, ludzi, którzy spotykam, próbuję się dzielić tym, co jest dla mnie ważne. Chciałabym, bo mam bardzo mocno imperatyw, dalej kontynuować pracę społeczną, którą kiedyś mocno robiłam dla takiej organizacji Rockpa International. Na razie trochę to jest niemożliwe z różnych takich powodów strukturalnych tej organizacji tutaj w Polsce. Więc bardziej intymnie współpracuję, czy pracuję, istnieję. Chodzę też czasami na manifestacje i jest mało młodych osób, ale no jak mówię, bardziej intymnie, bardziej patrzę na to, kim ja jestem i co jest moja wielka lekcja po tym wszystkim, co współdziałało u mnie i z innymi osobami. I w ten sposób próbuję być świadomym człowiekiem może. No, też chodzę na manifestacje. Przemawiam czasem. Też niestety, chociaż już wycofuję się, bo uważam, że ten głos powinien należeć do młodych ludzi. No i cóż, tak jak wszystkie my, to charakterystyczne, że my chodzimy, młodzi ludzie często nie. I w końcu będą musieli, bo myślę, że to się nie da. Dopadnie rzeczywistość. Pani chodzi, czy pani Kasiu na manifestację? Chodzę na manifestację. Wydaje mi się, że jest sporo do odrobienia w tym ruchu feministycznym, tak jak ja to odbieram, mianowicie to, że no ja często mam, jestem trochę zdumiona jakimiś takimi no nie wiem, jakąś pewną taką płcizną intelektualną, która się tam, ma przestrzeń. W związku z tym wydaje mi się, że tak, jak najbardziej, jak tylko mogę, to chodzę, ale tam w Olsztynie u nas to ciężko. Czasami tam 100 osób się zbierze. I wydaje mi się, i bardzo wyraźnie czuję, że tutaj nie ma szansy w masie. Natomiast znalezienie języka i znalezienie opisu tego obszaru właśnie, tego myślę, że tam jest po prostu ogromna robota taka komunikacyjna i intelektualna do odrobienia po prostu, no, zwyczajnie, że coś ludzie odczuwają, kobiety, nie tylko kobiety, mężczyźni, bo przecież no przyznajmy, przecież ten patriarchalizm jest równie opresywny dla mężczyzn.
coś czują, że coś jest nie tak i chcieliby to zmienić, ale potem są, często ludzie na tym po prostu poprzestają, że pięść do góry i my się nie zgadzamy i my, to mi się wydaje, że za mało się powie, potem po prostu musimy między sobą rozmawiać, musimy dużą, dużą robotę komunikacyjną wykonać. W Olsztynie jest na przykład taka fajna rzecz, że są kobiety, które są piszące i które się nazywają siebie pułkowniczkami i co jakiś czas się spotykają i czytają swoje prace i to jest świetne, to jest niesamowite, bardzo, bardzo mocne, ale oczywiście bardzo kameralne. No ale może być dużo, dużo takich rzeczy. Tu, a potem nie wiem co Państwo na to, żebyśmy się przenieśli może w kulisy bardziej. Justyna Wielgus, ja powiem tak, bo trochę mnie to spotkanie, ja je rozumiem, bo ono jest bardzo niezręczne dla czterech bohaterek tej książki. I jedynie, a to co jest dla mnie ważne, pojawienie się takiej publikacji 2018 dopiero, jest o tyle ważne, że zmusza do nazwania pewnych rzeczy po imieniu po prostu. Teatr polski jest straszliwie opresyjny wobec kobiet, aktorek, reżyserek, twórczyń. I to jest niezależnie, czy to jest teatr instytucja, teatr publiczny, czy to jest teatr alternatywny, jakikolwiek inny teatr. I myślę, że nie chodzi tu nawet o to, żeby teraz stawiać sobie, jak ty mu to powiedziałaś, taka obawa, że teraz będziemy siebie doceniać, wystawiać na pierwszy plan. Tylko powiedzenie sobie też, że wiele takich ośrodków jak wy nie przetrwałoby do dzisiaj, gdyby nie wy. Gdyby ta praca, która jest totalnie niezauważalna, ponieważ nie jest z obszaru reżyserii, nie jest z obszaru tej twórczości przez wielkie T, chociaż uważam, że jest. Nie mówię teraz o was jako aktorkach, tylko też o tych funkcjach, które pełniłyście jednocześnie. Bo tutaj te funkcje po prostu się mnożyły. I o tym się w ogóle nie mówi. I mówi się właśnie, Gardzienice to jest pierwsze, jakbyśmy spytali, Gardzienice Staniewski. Jakby mamy takie od razu nawet pewne klisze już. I to, co ta książka może uczynić dobrego, to że ludzie, którzy przychodzą i nie mają żadnego pojęcia o takich teatrach jak Teatr Ósmego Dnia, czyli po prostu młodym pokoleniom, nie będzie się przekazywać jednostronnej, myślę, że właśnie bardzo niesprawiedliwej i trochę i wręcz nieprawdziwej historii tego ruchu, bo ten ruch tworzyli zarówno świetni i fantastyczni mężczyźni, jak i świetne, fantastyczne kobiety. A to, co wy możecie dzisiaj zrobić waszymi postawami, głosami, to jest to, żeby wzmocnić młode twórczynie, które doświadczają niezwykłej opresji, wchodząc w instytucje teatralne, słysząc tego, Boże, kobieta reżyserka, co to będzie? Od bufetu po najwyższe tak, instancje w danej instytucji. Dlatego wielkie też podziękowania dla autorki, że po prostu w końcu taka publikacja się pojawiła, bo myślę, że ona jest bardzo potrzebna do w ogóle pewnego przewrotu w myśleniu na temat w ogóle tworzenia i pewnych ruch społecznych wpisanych też w teatr. Więc wielkie dzięki. I też za odwagę, chociaż też rozumiem, że jest bardzo niełatwo i jest bardzo trudno mówić, ponieważ, jak same powiedziałyście, wasza praca bardzo często przenikała się z życiem osobistym. Ja też pewnie rozumiem pewną lojalność wobec twórców waszych teatrów. Dziękuję. Jesteśmy w miejscu, którym włada kobieta i dzięki temu myślę, panie się tutaj znalazły i co najmniej co drugie przedstawienie tutaj jest tworzone przez kobiety.
i nie jest tak źle i nie jest tak opresyjnie. I to od nas zależy i do młodych kobiet, które na pewno tutaj się interesują teatrem i na pewno coś w tym teatrze robią. To co mu te pociągnę twoją myśl, taka solidarność ze sobą. To znaczy nie tylko kobiecy festiwal i wtedy panie się zbierają, ale jeżeli się coś dzieje, o czymś wiemy teatralnie, to zapraszajmy też nawet te konkurencyjne, które nie do końca wydają nam się odpowiednie, to znaczy nie dorównują nam, miejmy tą swoją dumę, ale bądźmy solidarne, bo Anno, tu niestety wywlokę coś z przeszłości. Wasze teatry nie zapraszały tylko na przedstawienia, wspaniałe przedstawienia. Natomiast Gardzienice zrobiły ten błąd, że zapraszały, obnażały tę swoją patriarchalność i ten autorytaryzm, zapraszając gości, zapraszając na takie praktyki, na wizyty. I to, co widział widz, który nie przyjeżdżał do was z takimi wizytami, widział wspaniałe przedstawienia, gdzie na równi kobiety z mężczyznami byli na pierwszym planie. Natomiast te wizyty były okropne, fatalne. I to przez was kobiety, wyście się dawały tam stłamsić tak strasznie. Nie dopuszczano was do tych wizytujących. Wystawiano, Włodzimierz Staniewski wystawiał reprezentantów męskich, którzy się kontaktowali z tymi gośćmi, z nimi rozmawiali, a wyście stały gdzieś z boku, gdzieś tam w cieniu. O nie, zaraz, to ja teraz poproszę o mikrofon. I ci przybywający byli dla was intruzami, dlatego że wyście się nie mogły z nimi kontaktować. Takie miałam odczucie. Przepraszam, ale po prostu muszę tutaj głęboko zaprotestować z tym Jadwigą Radowicz-Czechowską i z Anną byliśmy w Gardzienicach przez 10 lat na pewno. Potem Anna została i odeszła. No nie pamiętam, żebyśmy były niedopuszczane do wizytujących. Mało tego, brałyśmy udział w dyskusjach z nimi, w rozmowach z nimi. No po prostu to musiałybyśmy sobie trochę powyjaśniać, o jakich wizytujących chodzi, bo może jakieś inne były grupy wizytujące, których my nie wiemy, gdzie tylko sami mężczyźni podejmowali. Nie, ale jest rzecz jedna, którą chciałam uzupełnić, bo to rzeczywiście warto taki wątek podejmować. Na przykład ja nie jestem pewna, bo nie czytam wiele publikacji na temat Gardzienic. Jakoś nie będę się odnosiła do Teatru Pieśni Kozła, bo jest mi on raczej obcy. Natomiast w Gardzienicach to, co było bardzo ważne, to jednak po pierwsze, role kobiet były bardzo ważne i w próbach, i w spektaklach. I nie wiem, czy czasami nie były ważniejsze niż role męskie. I tak jak to było prowadzone, tak jak były doprowadzone spektakle do swojej pełnej formuły. Bardzo ważnym elementem działalności Gardzienic były wyprawy artystyczno-badawcze. I tam role kobiet, czyli jakby też prowadzących śpiewy, aranżujących spotkania, były nie do pominięcia. I mało tego, ten materiał, który przychodził od ludzi ze wsi, to często były śpiewające kobiety. Po prostu wszystkie pieśni, które były zarejestrowane, to w większości były śpiewane przez kobiety. Więc to, co weszło potem do repertuaru Gardzienic, czy do repertuaru muzycznego, zebranego z wypraw, to było dzieło kobiet. To było wytworzone przez kobiety. Ja nie wiem, czy to jest odnotowane w ogóle, w jakiś sposób. Bo to się mówi, że to jest jakaś tam stara pieśń skądś tam. Ale że ona jest od Olgi, że ona jest od Haliny. Nie jestem taka pewna, czy to jest. Brak mi tu rzeczywiście Ewy Benesz, bo to przecież ona była w tej ścisłej grupie założycielskiej Gardzienicy. Przecież pierwsza wyprawa Włodka Staniewskiego, Tomka Rodowicza była z Ewą Benesz. I też mi jej tu bardzo brakuje, między innymi z tego powodu. Teraz chciałam jakby wstecz powiedzieć o jednej rzeczy, o tym, żeby nie mitologizować też tego poczucia straty, bo poczucie straty i w ogóle taka figura straty jest niesamowicie cennym ludzkim doświadczeniem. Myślę, że obejmuje zarówno mężczyzny, jak i kobiety.
że mężczyźni również mogą mieć w życiu bardzo silne przeżycie straty, utraty czegoś i zdolność do odbudowy samego siebie albo opowiększenia tego rozziewu, który powstał, uzupełnienia go czymś nowym, to jest ogromna szansa w ogóle dla twórcy. I wydaje mi się, że żaden porządny twórca nie powinien z tego rezygnować. Może to, że my w tej chwili, że tak to pada jako taki absolut, jakby ta figura straty, to może być, uczulałabym na to, może być pochodną jakiejś takiej kompletnie utopijnej wizji, że można mieć taką scaloną i cudownie płynnie idącą karierę. Tak nigdy nie jest. W prawdziwym życiu twórczym tak nigdy nie jest, że to się płynnie i gładko rozwija. To po prostu zawsze jest droga gdzieś tam przez mękę. I przez ciernie i kamienie, i jakby to tam jeszcze nie nazwać. Więc myślę, że to jest doświadczenie i kobiet, i mężczyzn, więc tego też do końca nie mitologizujmy. Natomiast kompletnie niezbadana do końca jest sprawa, jak macierzyństwo wpływa. Bo to jest przełom i to jest dla kobiety, to jest inicjacja, jestem tego pewna. Ten rodzaj inicjacji, który jednak mężczyźni nie przeżywają. I to na pewno odmienia wrażliwość, mówię też z mojego własnego doświadczenia. Jest takim doświadczeniem, które porządnie może przeorać świadomość. Więc to bardzo ważne. Bardzo dziękuję Ewie za to, że uświadomiła, do jakiego stopnia my jednak byliśmy w innej rzeczywistości, bo my tak mówimy w tej chwili teatr, czy no powiedzmy te teatry kontrkultury. Ale kontrkultura też była jakby zjawiskiem kontr w stosunku do kultury bardzo określonej. I myśmy, i te teatry, kiedy powstawały, czyli powiedzmy końcówka lat 70., 80., no to naprawdę były inne realia w Polsce. To kontr było w stosunku do zupełnie innego społeczeństwa niż to, w którym my w tej chwili żyjemy. I ten cały nawrót konserwatyzmu, nawrót, można powiedzieć, patriarchatu, de facto nastąpił z próbą przeszczepienia na nowo jakiejś takiej rzeczywistości z czasów przeszłych. No, to zaszczepienie kapitalizmu, to nawoływanie do powrotu do właściwych ról kobiety i mężczyzny. Tak? Na przykład, ale Kościół był wcześniej w Polsce. Ale był i wcześniej, więc ta jakby ta nauka Kościoła promieniowała, to bez dwóch zdań tak było. Można też dopytywać, jakby można te refleksje prowadzić szerzej, rolę kobiet w kulturze paryskiej, tak? W kobiety wokół Giedroycia, w środowisko londyńskie. To o to wszystko należałoby jeszcze dopytać. Te pytania powinny sięgać dużo głębiej i dużo dalej w przeszłość, bo inaczej po prostu zamkniemy się w jakiejś takiej enklawie trochę, no ja tu czuję pewien fałsz, no i bardzo nie lubię fałszu. Lubię dociekać, lubię bardzo dociekać. O, to tak wyrzuciłam z siebie, a propos tych wizyt w gardzienicach. Oj, muszę też coś wyrzucić. Zabawy wyrzut, bo muszę odwrócić to sobie koleżance swoje z zespołu. Jolu, nigdy dlatego, że byłaś kobietą, czy tam babą, jak powiedziałaś, nie byłaś depresjonowana, tylko dlatego, że miałaś bardzo dużo uzasadnionych i nieuzasadnionych wątpliwości przy każdej nowej rzeczy. To chciałbym, żebyś to zapamiętała. Mówię to w pewnym powiedzianiu. Dobrze, ja bym nie chciała, żebyśmy teraz przeszli na to rzeczywiście rozmowa w kuluarach się do tego bardziej nadaje. Chciałam tylko powiedzieć, że w pewnie maju najdalej zaczniemy w Instytucie Teatralnym opowiadać o wynikach 7-letniego projektu badawczego Hypatia, kobieca historia teatru polskiego. Będziemy pokazywać antologię tekstów napisanych przez kobiety. Od XIX wieku, mniej więcej do połowy XX wieku wchodzą tam dramaty, w większości, w dużej mierze niepublikowane, a na przykład wystawiane w dwudziestoleciu międzywojennym. I będziemy opowiadać o wynikach tych badań, których przyglądamy się właściwie całemu dwudziestowiecznemu teatrowi w tej perspektywie. To jest oczywiście dalej jakiś etap wstępny badań źródłowych, ale być może o tym
pani Dorodowicz mówi. Tak, to się w Instytucie dzieje od lat. Ta książka jest jedną z wielu z tej szerokiej konstelacji. Także zapraszam po prostu do Instytutu Teatralnego, którym rządzi kobieta, ale jak rządził mężczyzna, to też tutaj wiele o kobietach mówiliśmy. Dziękuję Państwu bardzo.